No, witajcie, co słychać? Słychać mnie? Halo? Słychać, słychać. No i co tam, o czym rozmawiacie, jak się czujecie? Halo? Jest tu ktoś? No powiedzcie coś, jest ktoś, czy tylko ja? Nie wiem, czy mnie słychać, Towarzystwo kochani. słychać, Jela. Słuchajcie, tak weszłam na chwilę porozmawiać, co tam się wydarzyło dzisiaj, bo były różne wydarzenia, prawda? Więc może chcecie porozmawiać na ten temat. Ja bym się z chęcią wtrącił, ale nie wiem, o co chodzi. No to opowiadaj, Ela. Jakie są twoje przemyślenia, jak ci minął dzień czy ostatnie dni? Słuchajcie, no połączyłam się, żeby się ustosunkować tutaj do tej sytuacji związanej z obecnością Marka na kanałach głosowych. Bo no nie słuchałam jego wypowiedzi dzisiaj, tylko ostatnie tam 15 minut, 10. Się nie odzywałam, bo nie wiedziałam, prawdę mówiąc, co mam powiedzieć w tej sytuacji. Skoro nie słyszałaś, to do czego chcesz się odnosić? Nie wiem. Nie wiesz, to za chwilę ci wyjaśnię. Chcesz, żebym ci wyjaśniła? Nie wiem, zamknij mordę na, może. Słucham? Chyba się przesłyszałam. Możesz powtórzyć? Mówiłeś do mnie, może, że mam zamknąć mordę? Tak dobrze usłyszałam? Ale ludzie sobie też nie podli, no nie? Wchodzisz sobie na swój własny serwer Discorda o 1 w nocy i jakiś facet ci mówi, że masz zamknąć mordę. Brawo, co się Dobra, dzieje? Ela, mów. Ja pierdolę Rebeka w chuj. Dobra, to ja może się pożegnam w takiej sytuacji. Może się nie będę wypowiadać, skoro nie jestem mile widziana na własnym serwerze. To znaczy, może niekoniecznie akurat o tym, bo dużo rzeczy, które zostało powiedziane pod wpływem rozchwiania emocjonalnego i tu nie ma się nad czym rozwodzić, bo to są sprawy prywatne bardziej. A to, że on powiedział to na publicznym czacie, to jest jego wielki błąd. No i tak to należy zostawić, a nie o tym teraz gadać. A co Marek mówił? Nieważne, właśnie o to chodzi, żeby o tym nie rozmawiać publicznie, tak? Ale Ela sama zaczęła temat. Ale to jeszcze nic nie powiedziała, więc może go zakończyć, po co ją ciągniesz za język. Ale to ty zacząłeś mówić. Nie, ja zacząłem mówić, tylko powiedziałem, że lepiej nie poruszać tego Ucisz tematu. się i daj Eli mówić. Dziękujemy. Słuchajcie, ja nie planuję poruszać tego tematu, jak tutaj to nazwał kolega, tego tematu, tylko po prostu ja mam zwyczaj
że zawsze jak się coś dzieje, no to ja się do tego ustosunkowuję w jakiś sposób, jakieś oświadczenie po prostu, czy piszę, czy mówię, no bo należy się do pewnych rzeczy ustosunkować, prawda? Jak tam administrator przejął mój serwer, no to musiałam się wypowiedzieć na ten temat, jak administratorki odeszły z mojego kanału YouTube, musiałam im odebrać administrację, to też musiałam wytłumaczyć dlaczego. I różne rzeczy się dzieją, i ludzie oczekują, że ja się do tego ustosunkuję, no więc dlatego się chciałam też ustosunkować do tego, co dzisiaj mówił Marek. Nie w tym temacie. Słucham? Jakoś mam dzisiaj chyba problemy z inteligencją, bo też nie zrozumiałam tego komentarza, co to znaczy nie w tym temacie. Myślę, że warto przeprosić. A teraz niestety nie było od ciebie słychać nic. Jak nie masz, to już Ela, mów. Na razie to usłyszałam, że mam zamknąć mordę, nie w tym temacie i jeszcze jakieś tam inne rzeczy. Słuchajcie, no więc chciałam powiedzieć taką rzecz. Ja na live się też do tego jakoś ustosunkuję. Otóż Marek mnie dzisiaj, Marek Łangowski, YouTuber, mnie dzisiaj zablokował na Messengerze. Zablokował. Nie wiem z jakiego powodu, z jakiegoś tam powodu, że te relacje są napięte z powodu internetowego hejtu dosyć często. Także ja przez cały dzień nie miałam z nim kontaktu, bo Messenger na Facebooku to jest przede wszystkim główny komunikator, za pośrednictwem którego my się komunikujemy w ciągu dnia, kilka razy dziennie przeważnie. No, ponieważ mnie zablokował, no to. Elo, a może to znak, że on nie chce już być z tobą? No tak, myślę, że to jest może znak, że on nie chce być ze mną, może chce być z tobą, słuchaj. Nie, ja nie, nie. Nie, Skarbie, Elo, ty zasługujesz na kogoś lepszego. i się powiedział, że ciebie takie osoby jak ty nie da się kochać, tak powiedział. No, to fajnie. No, cieszę się, że macie jakieś lepsze informacje niż ja. W każdym razie Marek mnie zablokował na Messengerze nie pierwszy raz. Dosyć często mnie blokuje na Messengerze. To jest takie, no, niesympatyczne to jest bardzo. Dlatego, że ja na przykład, jak nie chcę z kimś rozmawiać na Messengerze, to ja mu po prostu blokuję profil na Facebooku i on nie widzi mojego profilu. A jak mi pisze wiadomość, to dostaje informację, że ta osoba jest niedostępna, nie da się jej napisać wiadomości. Natomiast Marek w czasie roku naszej znajomości wiele razy mnie blokował na Messengerze i to polega na tym, że ty nie wiesz, że jesteś po prostu zablokowany. Piszesz sobie do tej osoby, myślisz, że ona czyta te wiadomości, czekasz na odpowiedź, nie ma jej i dopiero potem możesz właściwie się domyśleć, że jesteś zablokowany, bo nie pojawia się twarz, ta ikonka osoby, miniaturka przy twojej wiadomości, że odczytało, że ją odczytała, a mimo to ona jest dostępna na Messengerze, więc możesz podejrzewać, że cię zablokowała i po prostu nie czyta. A drugim sposobem, po którym można poznać, że cię ktoś zablokował na Messengerze, jest to, że jak chcesz usunąć jakąś wysłaną przez siebie wiadomość, to się nie da. I to jest właściwie, ja właściwie na przykład. A jak ktoś jest zablokowany, to widać od razu. Tak, ale jeżeli na Messengerze Marek Ela mnie mówi o zablokował. ignorze, bo jest też coś takiego jak opcja ignorowania, i wtedy nie masz tego napisu, że jesteś zablokowana, tylko po prostu nie dochodzą do niego wiadomości. I to się rozpoznaje po tym, że kółeczko to nie jest na szaro, tylko jest puste. Tak, jest puste z takim haczykiem jakby. No właśnie. I w dodatku też można poznać po tym, że jak chcesz usunąć jakąś przez siebie wysłaną wiadomość, to nie możesz.
Jak również potem, jak się ta osoba odblokuje, to ona nie widzi, przepadają wszystkie wiadomości, które wysłałeś, myśląc, że ten człowiek cię widzi. Nie. Jak się odblokuje, to wszystkie wiadomości dochodzą. Wiem, co nie, nie dochodzą. Nie dochodzą te wiadomości. A do mnie dochodzą, to nie wiem, jak to działa. Jak ktoś się zignoruje, to nie dostaje później już tych wiadomości. Nie dostaje. A jak zignoruje, to tak, a jak tylko zablokuje, to nie. Pani Elu, ja w ogóle pisałam do pani na priv w celu wywiadu. Jakby pani mogła od Sylwia Słowińska odczytać wiadomość w innych, byłabym wdzięczna. Bo już kilka razy pisałam, ale podejrzewam, że wiele osób to pani pisze i albo pani przeoczyła, albo pani nie chce, nie wiem. Ale jak byłabym wdzięczna, gdyby przeczytała pani ode mnie wiadomość. Dobrze, sprawdzę, bo rzeczywiście mam trochę tutaj problemy z odczytywaniem tej korespondencji, bo różnymi źródłami płynie. Dobry wieczór, Ela. Nie jestem w stanie po prostu na bieżąco tego wszystkiego czytać. No więc wracając do tego, co mówiłam. Jestem zablokowana przez Marka na Messengerze, nie mam z nim żadnego kontaktu. Dzwoniłam do niego dzisiaj 2 razy dziennie, to rozłączył rozmowę w ten sposób, że jak dzwoniłam, no to przycisnął rozłącz i u mnie wtedy się pojawia zajęty sygnał. I to są bardzo częste przez niego praktyki przez cały rok naszej znajomości, czyli blokowanie na Messengerze i jak do niego dzwoniłam, to rozłącza wiadomość i mam zajęty sygnał. On mieszka 600 kilometrów ode mnie i ja nie mam, nic więcej nie mogę po prostu zrobić, także chciałam powiedzieć, że no jest mi bardzo przykro, że Marek tutaj się wypowiadał, że ma jakieś, prawda, problemy osobiste, emocjonalne i inne. Ja niestety nie mam możliwości żadnej pomocy, nie mogę mu udzielić żadnej pomocy, ponieważ ja jestem przez niego zablokowana. Witam. Jak do niego dzwonię, to on rozłącza rozmowę, także... Dla mnie to jest manipulacja emocjonalna z jego strony, po prostu. Nic nie mogę zrobić. Natomiast ja miałam... Słychać? Tak, słychać. Ja miałam dzisiaj też bardzo ciężki dzień, bo mam różne tam sprawy zawodowe. Chciałam z kimś porozmawiać o takich sprawach zawodowych, nie miałam z kim. Byłam z córeczką na zakupach tam parę godzin. Cześć, Elu. Także po prostu też miałam bardzo ciężki dzień, nie miałam do kogo zadzwonić, nie miałam się do kogo odezwać, nie miałam się komu zwierzyć. Napisałam parę wiadomości takich miłych na Messengerze do Marka, no to potem się zorientowałam dopiero wieczorem, że mnie zablokował i on tego nie odczytał, ani nawet nie odczyta, że to i tak wszystko przepadnie. A jak wieczorem do niego dzwoniłam, no to mnie rozłączył. Także no, niestety nic nie mogę, mam związane ręce, nie mam w ogóle żadnej możliwości komunikacji z nim. No i tak to wygląda. No, chciałam po prostu to wam powiedzieć, bo pewnie się zastanawiacie, prawda? No, Marek ze mną nie rozmawia. Możesz do niego zadzwonić na telefon? Powiedziała, no przecież, że rozłączył. No przecież mówię od 5 minut, 3 razy już mówiłam, że dzwoniłam i rozłącza i mam zajęty sygnał. To co mam, wysłać gołębia pocztowego, czy policję do niego, żeby ze mną porozmawiał? 3 razy napisać, jeszcze 3 razy. Tak wygląda, jakby zablokował, niestety. Także ja niestety mu nie mogę w żaden sposób pomóc. Ja mieszkam w innej części Polski, no nie? No ale żeby komuś pomóc, to ta osoba musi chcieć pomóc. Może się napił za mocno, jutro cię odblokuje. Ale on mnie blokował na Messengerze kilkadziesiąt razy w czasie naszej znajomości. No i dobrze, nic dziwnego. Rozłączał telefony tak samo i nie bardzo jestem
wydaje mi się, że nie mam ochoty do niego już pisać na tym Messengerze, prawda? Skoro ja piszę, a te wiadomości nie dochodzą, bo jestem zablokowana, no to po co mam pisać w ogóle, no nie? Chciałby wam się pisać, jakby się okazało, że 30 waszych wiadomości gdzieś poleciało w eter, bo myślałyście, że on je czyta, wasza sympatia, a on was zablokował i szlak trafił wszystko, co napisałaś. Nie, to właśnie on powinien do ciebie pisać te 30 wiadomości, a nie ty do niego. Musisz zrobić tak, żeby on o ciebie zabiegał, a nie odwrotnie. Ja bym go już ale dawno bolała. Ale to nie, no nie o to chodzi. Skarbie, tego Bicie kochasz. Mówimy. Tego bardzo kochasz, a on po prostu nie traktuje ciebie poważnie. Ale ty chyba nie słyszałaś dzisiaj oświadczenia Marka. Nie. A co mówił? Bo ja też nie słyszałam. Bo my rozmawiamy o czymś innym zupełnie dzisiaj. Nie, po prostu widzę, że masz złamane serce, jestem nowa i... No ale nie wiesz, no po prostu Marek dzisiaj się wypowiadał na kanale głosowym mojego serweru Discorda przez 3 godziny, że był molestowany seksualnie, jak miał 18 lat, 10 lat temu i że z tego powodu on ma problemy z reakcjami. I ja się do tego teraz odnoszę, że ja niestety nie mogę mu w żaden sposób pomóc ani udzielić mu wsparcia, ponieważ on ode mnie nie odbiera żadnych wiadomości ani za drogą ani w drodze komunikatorów social media, ani w drodze telefonicznej. Także o tym teraz mówię. No ale to było dawno temu, więc on już pogodził się z tym. Tym bardziej, że nie. Nie, ale to no nie słuchałaś, no to nie rozumiesz. No ja się ustosunkowuję tylko i wyłącznie do dzisiejszej sytuacji. Nikt się nie przejmuje właśnie przeszłością faceta. Widzicie? Nie, to nie tak, tylko ja 3 dni nie temu... Nie tak, ale to bo on się z tym pogodził. A Laj się zbliża, to dama musi być. Dzwonować ją. No ale niepotrzebnie się wypowiadasz, jeśli nie wiesz, jakie dzisiaj były wydarzenia, a ja na ten temat chciałam porozmawiać. Panu ją, Ela. Dokładnie. Bo tutaj w tym momencie nie rozmawiamy o tym, kto kogo kocha i tak dalej, no nie? Rozmawiamy tylko o tym, że ja nie mogę Markowi udzielić żadnego wsparcia, bo on ze mną nie rozmawia. Może potrzebuje czasu. No i tyle, no i tylko się po prostu chciałam do tego odnieść w ten sposób. Każdy ma jakieś problemy, każdy ma jakieś przeżycia, jakieś sytuacje i ja też mam różne, w moim życiu tak samo się różne sytuacje wydarzyły i dawno i teraz. I też nie o wszystkim mówię widzom, prawda, jak naprawdę wygląda moje życie dzisiaj, czy tam kilka lat temu, czy 20 lat temu. No więc... A czemu nie skorzystałaś z okazji rozmowy z Markiem poprzez głosówkę, tylko udałaś, że cię nie ma i się wyciszyłaś? Ale co to w ogóle ma znaczyć, udajesz, że mnie nie ma? Wcale nie udawałam, że mnie nie ma, byłam i się nie odzywałam, mam takie prawo? Ale cię wołano, niejednokrotnie. No ale dobrze, ma prawo milczeć. Ale jeżeli nie miałam nic do powiedzenia, to... Dlaczego? Teraz mówisz, że Marek się kontaktuje, ty też z nim nie skontaktowałaś, a miałaś możliwość i okazję i sposobność. Nie, bo on powiedział, mądralo, że jeżeli ja się odezwę, to nie będzie ze mną rozmawiał. Słyszałaś coś takiego? Ale zbanuj ją. Jeżeli nie słyszałaś, to sobie wejdź na nagrania Iskarioty i sobie odsłuchaj. Powiedział wyraźnie. Jeżeli Ela się tutaj odezwie, to nie będę z nią rozmawiał. Rozumiałaś teraz? Bo ja zrozumiałam za pierwszym razem. W związku z czym się nie odzywałam. Powiedział, że jeżeli się odezwę, to on nie będzie ze mną rozmawiał. Zrozumiałam, więc się nie odzywałam. Czy to jest dla ciebie wystarczające wyjaśnienie? Ela, nie denerwuj się. I nie udawałam, że mnie nie ma, tylko powiedział, że jak się odezwę, to nie będzie ze mną rozmawiał, więc się nie odzywałam. To co miałam zrobić?
Powiedział, że go nie interesuje, co ja mam do powiedzenia. Powiedział, że ktoś mu proponował, żeby wyjechał, zmienił środowisko ludzi znajomych, że ma taką propozycję i wyjedzie do kogoś, do jakiejś kobiety i że to nie jestem ja. Też tak powiedział. Pamiętasz to? No ja ostatnio słyszałam... Bo ja mu też proponowałam, żeby się do mnie przeniósł, ale bierze pod uwagę propozycję jakiejś innej kobiety, która mu proponowała, żeby się do niej przeniósł, zmienił środowisko, oderwał się i rozważa to, że może sobie do niej pojedzie. A to, że ja mu coś takiego proponowałam, to nie bierze tego w ogóle pod uwagę, bo nie jest zainteresowany tą propozycją. Słyszałaś to? Jeżeli nie, no to ja cytuję. No ja słyszałam, jak 3 dni temu chyba na innym kanale widziałam, gdy on po prostu mówi taki Sabrino, dominuj nade mną i tak dalej. Ten film jest na YouTube i właśnie dołączyłam do tego serwera, bo byłam w szoku, tak, że on jest niby z tobą, a takie rzeczy Sabrino, dominuj mnie i robił sobie przyjemność. Słuchaj. Ale szeleścisz, Boże. Słuchajcie, wyciszyłam tą dziewczynę na tydzień, bo nie interesuje mnie, w tym momencie nie rozmawiamy o jakiejś tam przeszłości, nie? To jest jakaś osoba, co w ogóle nie zna tematu, to nie będziemy jej wprowadzać w szczegóły, skoro niech sobie uzupełni informacje i wejdzie tutaj, a jak nie wie o czym rozmawiamy, to przecież nie będziemy gadać o tym, co było miesiąc temu, nie? Wszystkie osoby, które nie wiedzą, o co chodzi i się nie potrafią domyśleć, no to też po prostu wyciszę, bo nie zamierzam tłumaczyć tego, co się wydarzyło przez ostatnie 3 miesiące, nie? Słuchajcie, przepraszam bardzo, ja chyba to jest zrozumiałe dla wszystkich, że jestem trochę zdenerwowana, prawda? Czy będzie jutro oczywiście, live? Masz prawo. Tak, będzie live, oczywiście. Mówię tylko, że no sama jestem zaskoczona, bo dzisiejszy dzień przyniósł dla mnie takie wydarzenia, że Marek mnie wyjebał z Messengera. Jak do niego dzwoniłam, to mnie wypierdolił z połączenia telefonicznego. Wczoraj wyszedł z serwera, żeby stracić administratora. Nie jest administratorem, dlatego że sam wyszedł z serwera. Jak się wyjdzie z serwera, no to potem po wejściu już nie ma tej funkcji po prostu. Opuścił serwer sam o 7 rano dzisiaj. No i tyle, no. A oprócz tego wszedł na głosówkę, no i tam opowiadał o jakichś swoich różnych przeżyciach. I to wiem tylko ogólnie z trzeciej ręki, bo nie mam czasu, żeby 3 godziny zwierzeń odsłuchiwać, no nie? Normalnie nie jestem w stanie. Są ludzie, których to interesuje, 3 godziny słuchać. Ja bym wolała, żeby on mi to o tym opowiedział po prostu przez 15 minut. A skoro nie był w stanie nigdy ze mną o tym porozmawiać, to ja tego nie dam rady odsłuchać na 3 godziny nagrania gdzieś tam na jakimś hejterskim serwerze, prawda? Bo to nie jest tylko jakieś jego zwierzenie, tylko jeszcze to dogadywanie tych wszystkich hejterów, tych wszystkich ludzi, to ja tego nie chcę słuchać. No i cóż jeszcze chciałam powiedzieć? No więc nie wiem, no. Ja nic nie mogę zrobić, ja mam swoje problemy, z którymi jestem osamotniona. Marek ma swoje problemy. Innymi słowy, jesteśmy osobami z raczej będzie trudno kontynuować tą znajomość, no bo jak dwoje ludzi, którzy mają bardzo poważne problemy, różne emocjonalne, zawodowe i inne, może się nawzajem wspierać? No raczej się nie da, no nie? Da się, jeśli dwie osoby chcą naraz, a nie tylko jedna. Ogólnie to jest taka sytuacja, że ja, Marek potrzebuje jakiejś osoby takiej trzeźwo myślącej, twardo stąpającej po ziemi,
która go nie będzie narażać na internetowy hejt, jakieś różne problemy i tam będzie go wspierać, no nie? A ja też potrzebuję, ja tak samo potrzebuję otaczać się ludźmi, przyjaciółmi, znajomymi, stabilnymi emocjonalnie, którzy też mnie są w stanie wesprzeć w różnych sprawach, a ja ich. I nie dokładać mi problemów, nie psuć mojego wizerunku, nie uczestniczyć w hejcie przeciwko mnie. Także dochodzę do wniosku, że jesteśmy oboje dla siebie raczej bardzo toksyczni. Dlatego nie powinniście już wracać do siebie. Ale ja w ogóle Eli w pewnym momencie nie słyszałam, przerwało ją jak gdyby. Mówię, że zarówno Marek potrzebuje jakiejś osoby takiej opanowanej, z uregulowanym życiem. Mam na myśli ludzi, z którymi on ma kontakt, się otacza, przyjaźni, spotyka cokolwiek. I Ela, tak samo nie, ja. Ela, przepraszam, że cię przerwę, ale coś cię w ogóle przerwało, w ogóle nie było cię słychać przez jakiś czas. No bo też no nie mówiłam nic, ale teraz mnie słychać? Teraz tak, mnie słychać. A nie uważacie, że z jakiegoś powodu stanęliście na swojej drodze, że nic się nie dzieje bez przyczyny, że może to jest dla was jakaś lekcja, że jakieś wnioski trzeba wyciągnąć? Bo to nie jest powiedziane, że to jest koniec. Jeżeli czegoś nie przerobiliście, to jeszcze możecie się wiele razy spotkać. Nie no, to jest totalnie bez sensu. Oni na siebie mają zły wpływ. Słuchajcie, ale drogie koleżanki. Pizdę. Najlepiej, ja naprawdę nie jestem zainteresowana waszymi uwagami o to. Na temat mojego związku z Markiem, czy powinnam z nim być, czy nie, bo bardzo przepraszam, ale to jest moja decyzja, no nie? A to nie chodzi o to, czy ktoś ma z kimś być, czy nie, tylko że pewnych ludzi spotykamy na swojej drodze z jakiegoś powodu. Teraz tylko rozmawiamy o tej sytuacji, no nie? A tam po prostu jak się dalej potoczą nasze losy, czy tam jak to wygląda, no to sorry, ale to jest jakaś indywidualna sprawa, no nie? Pani Elu, ja ze swojej strony życzę pani jak najlepiej, żeby się wszystko po prostu układało po pani myśli. No i ogólnie, no trzymam kciuki, żeby było po prostu dobrze i dużo, dużo siły życzę, po prostu. Myślę, że to nie jest tak, jak ty mówisz, że nie bez przyczyny stanęliśmy na swojej drodze. No niestety muszę was zmartwić, że wszelkie jakieś naukowe dedukcje wskazują na to, że życiem w największym stopniu rządzi przypadek, czyli chaos. W jakimś stopniu być może jakieś zrządzenie losu, przeznaczenia, ale to nie jest udowodnione, niektórzy po prostu w to wierzą. I w jakimś stopniu my możemy sami wpływać też na przebieg sytuacji, czyli coś tam sobie na przykład postanowimy i dążymy do celu i to się nam udaje lub nie, ale no niestety prawda jest taka, że jak jedziesz o północy przez skrzyżowanie i przejedziesz niechcący na czerwonym świetle, spowodujesz wypadek. Ja może dlatego tak myślę, bo u mnie po prostu się tak dzieje, że... Rozbijesz samochód, zabijesz kogoś, no to prawdopodobnie to nie było w rządzeniu losu, przeznaczenie, trauma. Dla mnie nie, ale może dla tej osoby tak. Znaczy, no każdy z nas jest inny. To był po prostu zwykły, normalny przypadek. No każdy ma wolną wolę, nie powinno się oceniać przede wszystkim drugiej osoby. Prawda? No ale... Po prostu przeznaczenie nie istnieje, dlatego że co? Że kobieta zachodzi w ciążę, nosi dziecko w brzuchu
7 miesięcy, a potem idzie do szpitala i rodzi młodsze dziecko i to jest i to ma być przeznaczenie? Wie pani co, ja gdzieś czytałam, że dusza sama sobie wybiera, kiedy ma zejść na ziemię, ale to jest odrębny temat w ogóle, nie na dzisiaj, także nie wnikajmy w to. Proszę stąd wyjść. Ale moim zdaniem to jest dowód na to, że nie ma żadnego przeznaczenia. Tylko, że to jest przypadek, no nie? Dziecko z matką w brzuchu i koniec, no nie? A przecież jakby mogło być przeznaczenie takie strasznie okrutne? No w sumie racja. Czy jeżeli... Nie chcę tutaj negować istnienia Boga, ale czy jeżeli Bóg by istniał, to by naprawdę pozwolił na to, żeby dzieci się rozwijały tam w czasie ciąży i umierały przed porodem? No wydaje mi się, że nie. Przepraszam, że tak akurat o tym mówię, no, a tak mi się to po prostu skojarzyło. Nie wiem, właściwie z czym. Pani nie wierzy w Boga i ten i popiera PiS? Jak to się ma do tego? Elu, ale przecież ty chodzisz do kościoła. Ale kościół to z tym nie ma nic wspólnego akurat z tym, co pani Ela mówi teraz. Mogę się nie odzywać. A dlaczego? Zamknij pizdę tam. Ponieważ nie podoba mi się pani głos. No to przykro mi, ale ja nikomu krzywdy nie robię. Jestem bardzo za panią Elą i kibicuję bardzo pani Eli. Nikomu... Czekaj, nie przejmuj się za chwileczkę, jak będziesz mnie mówić, a usłyszę tych ludzi, to ja ich po prostu zablokuję, no nie? Ja nikomu krzywdy nie robię, uważam tym, że coś mówię, nikomu nie ubliżam. Jak ktoś się ze mną nie zgadza, no to przykro mi, ma do tego prawo, ale to nie jest sposób, nie jest powodem, żeby mówić wyjdź stąd albo zamknij się, no bo to trochę szacunku do drugiego człowieka, prawda? Też nie chodzi o to, żebyś się zamknęła, tylko o to, żebyś, jeśli możesz, Sylwio, możesz puszczać palec ze przycisku, naciśnij mów, bo wiesz, masz przegłos i wiesz, niektórzy to odczuwają. A to przepraszam, to nie wiedziałam, to okej. Przepraszam. Nie, w porządku. Po prostu wiesz, używaj tego, kiedy akurat zamierzasz coś powiedzieć. Będziemy wiedzieć. Ale faktycznie masz... Co się stało, bo ja dopiero przyszedłem. Tak, tak, faktycznie masz przegłos, bo coś jest nie tak. Bo tak, bo ja cały czas trzymałam palec na tym naciśnij i mów, ale nie wiedziałam, że nie można cały czas. Przepraszam. Nie ma sprawy. Słuchajcie, no i... No i co chciałam powiedzieć więcej? No tyle, no ogólnie to nie wiem po prostu jak się mam odnieść do tej sytuacji. Nie mogę Markowi pomóc, bo on ze mną nie rozmawia od kilku dni, w ogóle się nie kontaktuje, więc po prostu olał mnie. Planowaliśmy wspólny wyjazd na wakacje, ale wszystko wskazuje na to, że on nie chce nigdzie jechać. Nie odbiera telefonów, nie rozmawia, nie pisze do mnie, no i tyle. No. A czemu cię Olewa podał jakiś powód? No, mówił, że ja się źle o nim wypowiadam, że fałszywe oskarżenia w stosunku do niego jakieś na kanałach głosowych wypowiadam. Że go krytykuje, no i że mu się to nie podoba. A to też ty możesz go po prostu olać i pokazać mu, że wyśmienicie się bawić bez niego? Nie. To było zbyt proste. Nie musi być skomplikowane. Może on by chciał więcej prywatności? No ale przecież ja był tutaj u mnie jakiś czas temu w Krakowie, teraz sobie tutaj żyję własnym życiem, pracuję. Ja żadnych jego prywatnych spraw nie ujawniam. Przepraszam, no i tyle, no to jakie prywatności? To bardziej było na odwrót. Przecież on sam To nie wolno powiedzieć, że mamy się gdzieś tam zobaczyć? Ale on sądzi, że robi akcję, żeby nakręcić o sobie, żeby był głośno o nim, więc on nie chce prywatności.
Ale ja o żadnych jego prywatnych sprawach... On jest agencjuszem strasznym. Ale ja o żadnych jego prywatnych sprawach nie pisałam, po prostu... Był tutaj 10 dni w Krakowie, no to sobie nagrałam, jak wyszedł z pociągu, jak byliśmy na kilku spacerach w zoo i potem wyjechał i koniec, nie? No jeszcze podziękowaniu twój dom nagrał. I żadnej prywatności, z żadnej prywatności go nie obdzierałam, nie? Znaczy ja mówię o tej wiadomości, którą czytałaś, co ci napisał, że znaczy, wtedy jak się pogodziliście. No ale to w sumie go jak z jakiejś prywatności nie obdzierało specjalnie. Ale Marek też sam wysłał zdjęcie na GL do kogoś, kto przysłał to do sądu. To też nie jest fajne. No i nagranie pomieszczeń. Tak, tak, Andrzej, znaczy Marek wysłał komuś moje zdjęcie w bieliźnie, w takim stroju dominy. To właśnie ja włożyłam to dla żartu, bo po prostu ja się czymś takim nie interesuję, Marek zresztą też nie. Ale tak sobie po prostu ubrałam to, żeby sam zrobić sobie parę zdjęć. I tam w ogóle całe ciało było niezasłonięte, ani piersi, ani inne części ciała. Aha. I on to wysłał na Messengerze komuś, bo jakiś hejter mu napisał, czy możesz mi wysłać zdjęcia rozbierane twojej przyjaciółki Eli Gavin? A Marek, no tak, oczywiście, proszę bardzo, masz. No i wysłał, tylko wziął i tam zamazał po prostu jakimś na niebiesko takim mazakiem. Piersi. I tam inne części ciała. Po czym ta osoba na Messengerze, która dostała to, natychmiast to wydrukowała, znaczy zesklinowała i wysłała do sądu rodzinnego, gdzie mam sprawę prowadzoną o odebranie praw rodzicielskich do dziecka i wysłano, że ja takie zdjęcia rozsyłam w internecie, proszę bardzo. To jest jedna rzecz. Po czym wcześniej znowu Marek gdzieś mi zrobił z ukrycia zdjęcia, jak byliśmy w górach, jak się przebierałam po prostu. Całkowicie nago sobie stoję i tam coś sobie szukam w torbie, w walizce. I też wrzucił to zdjęcie do internetu. I jakiś hejter to pobrał i wysłał do sądu rodzinnego w Krakowie, że oto jest zdjęcie pani Elżbiety Gavin, matki Marii Knagi. I to zdjęcie wyciekło do internetu, ale wszystko wskazuje na to, że ona sama to zdjęcie udostępniła. No i po czym mnie wzywano, ja musiałam wziąć samochód, jechać 2 godziny w jedną stronę, bo Kraków jest w ogóle nieprzejezdny, nie da się przejechać, zapłacić 20 zł za parking, pójść na przesłuchanie do sądu na 2 godziny, wyjęto te zdjęcia z teczki i się mnie pytano, co to są za zdjęcia i dlaczego one są w internecie. No i co ja miałam powiedzieć, że ja się spotykam z jakimś mężczyzną, który po prostu mi w ukryciu wykonuje nago zdjęcia i wrzuca do internetu, jak ja tego nie widzę. Trzeba było powiedzieć, że jest dwubiegunowy. Co ja miałam powiedzieć na to? No tak, szkodzi ci i w sumie też poniekąd twojej córce takimi zachowaniami, bo jak to kiedyś dzieci wyciągną w szkole, to mogą się z Marysi śmiać później. Dzieci już to wyciągnęły w szkole, a nie kiedyś. Bo chodzi o to, że jest taka kwestia, że ja pozowałam do zdjęć 30 lat, i oczywiście jest dużo krąży w internecie różnych moich zdjęć w bieliźni i tak dalej, no nie? Tylko wszyscy mają problem z tym, żebym jutro sobie nie zrobiła zdjęcia gołego tyłka i nie wrzuciła do internetu,
No bo to będzie podstawa do tego, żeby mi odebrać dziecko, a to, że sobie 10 lat temu fotografowałam goły tyłek, no to mogłam, bo dziecka nie było na świecie, no i spoko, nie? No a chodzi o to, żebym jutro tego nie zrobiła i nie wrzuciła, bo to znaczy, że będąc matką, już mi tego nie wolno robić, a 15 lat temu mogłam, 20, 25 lat temu mogłam, a na przykład jutro nie mogę tego zrobić. No a ponieważ Marek te zdjęcia robił teraz i wrzucił, no to mnie oskarżono, że to ja je po prostu upubliczniam, no nie, że siedzę sobie całymi dniami, fotografuję się nago, wrzucam do internetu i piszę, patrzcie się na mój goły tyłek. I jeszcze oczywiście ci hejterzy pisali, że oczywiście na live'ach jestem całkowicie goła, gołe piersi, gołe tam wszystko, nie, pośladki. I siedzę po prostu 5 godzin w internecie i pokazuję wszystko, jak mnie Bóg stworzył. I na ten dowód pokazują albo te zdjęcia, które wysłał Marek, albo gdzieś tam się schylę i czy tam kawałek piersi widać, czy pośladka, no to jest też dowód na to, że siedzę kompletnie goła na tych live'ach, podobno rozkraczona i nie wiadomo w ogóle, co robię. Nie. Kto kurde tam wali jakimś młotkiem, tłucze kotlety, zaraz wyrzucę tą słowę. Weź się, ale nie przejmuj, my wszyscy przed komputerem siedzimy nago i... No, a ja chciałem tylko powiedzieć, że pozdrawiam Radę Ceglarska i kocham Martynę. Elo. Wypierdalaj! Nie wiem, ja się zastanawiam nad taką sprawą, czy jeżeli ja bym się spotykała z jakimś mężczyzną, a jemu by próbowano odebrać prawa rodzicielskie do dziecka, to czy ja idąc z nim na randkę, poszedłby spać, zrobiłabym mu zdjęcia nago, następnie bym wrzuciła je do internetu? Na przykład nikt się nie przyczepił tych filmów, czy co ja bym... już na YouTube'a. Czy ja bym po prostu wzięła, podałabym mu alkohol, zrobiłabym mu zdjęcia gołej dupy, tam kutasa wrzuciła do internetu, wiedząc, że on ma problemy, jakieś zarzuty, że tam się niemoralnie zachowuje, czy ja bym na przykład tak zrobiła mu? No ale to nie jest karalne? Można tak bez czyjejś wiedzy wrzucać foty do neta? No nie można, no. No i za to są... Myślałaś, żeby go pozwać? Ale dobra, ale to nie... To nie jest wasza sprawa. Słuchajcie, nie, właściwie to przyznam szczerze, że jestem zdenerwowana całą tą sytuacją, tym wszystkim i może dlatego tak reaguję. No nie chcę tutaj teraz już wypominać tego wszystkiego. To właściwie niepotrzebnie może nawet mówiłam o tym. Chciałam po prostu powiedzieć tylko taką jedną rzecz, że tak jak mówiłam i powiem to jutro na live, napiszę tam na Discordzie, że niestety nie mogę Markowi w żaden sposób pomóc, bo on ze mną zerwał kontakt, nie odzywa się do mnie, zablokował mnie na Messengerze, nie odbiera ode mnie telefonów, ma mnie w dupie. Planowaliśmy jakiś wyjazd wakacyjny, ale wygląda na to, że nie jest zainteresowany. No i tyle, no przecież nie mogę zmusić 30-paroletniego mężczyzny do kontaktu ze sobą, jeśli on tego nie chce, no nie? Kurwa, co to? Przecież... Ja myślę, że Marek zgrywa niedostępnego i tyle. Przecież ja nie jestem jakąś nachalną osobą, która... Ja w ogóle podziwiam panią, że po tym wszystkim nadal chce pani pomagać, pomimo odrzucenia z jego strony i zachowania takiego, jakie jest, bo krzywdzi to panią. Przecież ja nie będę zabiegać o kontakt z nim, bo on za chwilę mnie oskarży o molestowanie seksualne, że ja się mu narzucam. No nie wiem, co ja mogę zrobić? Nic. Co? To tak chyba nie działa. O co chodzi? Skoro on nie chce ze mną rozmawiać, ani mnie widzieć, to mi pozostaje tylko i wyłącznie przyjąć to do wiadomości i się z tym pogodzić. No i koniec. No i to ogólnie tyle,
tyle w tym temacie. Możemy tam jeszcze porozmawiać o paru innych sprawach i o drugiej w nocy się rozłączam, bo ostatnio chodzę spać w ogóle nad ranem przez te rozmowy głosowe i nie chcę znowu dzisiaj popełnić tego błędu, bo jutro mam live'a. Show must go on. Dzieją się różne rzeczy, ale tak jak mówiłam, nie ma takiej rzeczy, która mogłaby się stać, że ja nie zrobię live'a, ani czytam filmu na YouTube. Nawet jak przyjdzie policja i zabierze mi dziecko w piątek rano za 2 tygodnie, to w piątek wieczorem i tak zrobię live'a. Spoko, dobrze wiedzieć. Jezu, ale to brzmi... Elu, a kupiłaś Marysi buty? A na którą Marysia ma zakończenie roku szkolnego? No ma być na 10 rano, na szczęście nie tak wcześnie. Nie, to brzmi, to co mówiłam brzmi w ten sposób, ja to tylko po prostu podkreślam i będę podkreślać cały czas, bo ludziom się wydaje, niektórym tam tym hejterom, no nie, że jak mnie rozdzielą z dzieckiem, to ja wypierdolę z internetu, nie będę robić filmów, nie będę robić live'ów. Dlatego po prostu będę cały czas to podkreślać, że jak obudzę się któregoś dnia i moja córeczka będzie już w domu dziecka, to i tak live'y się będą odbywać i... Ale już wczoraj to mówiłaś. Mogę przyjąć zakłady na duże kwoty pieniężne, że nie zamierzam się wcale załamać, tylko będą dalej live'y i wcale nie będę na nich rozpaczać, tylko będę normalnie sobie na nich śpiewać, tańczyć, występować i rozmawiać z widzami i wszyscy się o tym przekonają. Ale Ela, żeby sprostować, jakby przyszli po twoje dziecko i powiedzieli ci, że nie robisz dzisiaj live'a i zostawiają ci dziecko w domu, zrobiłabyś live'a czy nie? Ale to jest bezpodstawowa sytuacja, bo... No tak, to jest takie troszkę science fiction, nie? Ale co byś zrobił? Zrobiłabyś live'a, czy jednak byś odpuściła sobie live'a tego dnia, żeby dziecko zostało? Ale ja nie mam takich dylematów, bo ja nie mam odbieranego dziecka za to, że robię live'y. No tak, ale jakbyś była postawiona w... Tylko chcą mi odebrać dziecko za to, że jestem rzekomo popierdolona i że się nie jestem w stanie tym dzieckiem opiekować, a to czy ja sobie robię live'a, czy nie, to nie rzekomo ma żadnego znaczenia, bo robienie no tak, live'u nie jest w Polsce zabronione. To nie o to mi chodziło, chodziło mi o to, żeby to, co powiedziałaś wcześniej, nie brzmiało tak demonicznie. Ale... Nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na to pytanie, bo ja nie będę miała takiej alternatywy. Nikt mi nie przyjdzie i nie powie albo live, albo dziecko. No tak, ale to jest tak hipotetycznie, nie? Co byś wybrała? Mi się wydaje, że dziecko. No ale kochani, no nie nam oceniać, co kto by wybrał, tak? Nie, no ale równie dobrze możecie mnie zapytać, co ja bym wolała, przez miesiąc nie iść, czy być z dzieckiem? To jest taki sam absurd, bo mam prawo tak samo jak jeść, tak samo mam prawo mieć dziecko, nie? Ale to podałeś zły przykład, bo tu nie ma tej samej... I tak samo mam prawo live'ować i mieć dziecko, no kurwa, nikt mi nie może zabronić robić live'ów. Ale to nie o to chodzi. To, no, takie koleżanko mówi, nie o to chodzi. Chodzi o to, co byś wybrała, co by było dla ciebie ważniejsze, live czy dziecko? Nawiązujemy do co tego, co to za debilne wcześniej... pytanie w ogóle? Nie, nie, ale... właśnie chodzi o to, że nawiązujemy do tego, że wcześniej Ela powiedziała ale coś, równie co miało do... bardzo... Mógłbyś mnie zapytać, a co byś wolała... Mógłbyś się mnie zapytać, a co byś wolała... O, ja się może ciebie zapytam. A masz dziecko? Nie masz, tak? Nie, ja po prostu zadałem ci to pytanie. Tak, załóżmy, bo... że masz dziecko. Ja się ciebie pytam, a co byś wolał? Jakby przyszli jutro do ciebie, by przyszła policja i by powiedziała, albo będzie pan, zostanie pan z dzieckiem, albo się pan zobowiąże, że nigdy sobie pan żadnej kochanki nie weźmie i nie będzie pan nigdy do końca życia uprawiał seksu. To na co się pan decyduje? Co pan woli? Dziecko. Na dziecko. Dziecko czy mieć partnerkę? Dziecko, debil. Bo nie może pan mieć, a nie może pan mieć dziecko. Wciąż pamiętaj, dziecko. Pamiętaj, że dziecko to jest większa radość. Nie, a wiecie, co ja bym radość, bo... wiecie, co ja bym
A wiecie, co ja bym odpowiedziała? Że mogę mieć i kochanka, i dziecko. Że mogę mieć i konkubina, i dziecko. Że mogę mieć i męża, i dziecko. A dlaczego nie mogę mieć jednego i drugiego? Bo nie rozumiem. Dlaczego nie mogę mieć i live'ów, i dziecka? Bo zostałaś postawiona hipotetycznie przed wyborem. To jest tylko hipotetyczne. Ale dlaczego? Co? No nie wolno mi pracować? Nie wolno mi być youtuberem? To jest zakazane? No nie, no dobra. Mniejsza, większa. To jest bez sensu. No nie trzeba i bazy. Ale ja nie mam ochoty żadnych wyborów podejmować. No to po prostu podejmij wybór. Co byś wolał? Mieć dziecko czy zrezygnować z telewizora? Dziecko. Ale dlaczego nie możesz mieć mieszkania, w którym masz 3 telewizory i 4 dzieci? To jest zabronione w Polsce? No kurwa, no... Jesteś niekumatą. Więc ja po prostu... I robię live'y i mam dziecko, tak? Nie, bo oni chyba nie rozumieją, że zarówno dla pani Eli, tak jak i dziecko jest ważne, tak i praca i pani Eli życie jest ważne. Bo on myśli, że tak, że ja powiem, wolę live'y, tak? I on wtedy powie, jutro napisze, a ta kurwa powiedziała, że prędzej odda dziecko niż odejdzie z YouTube, tak? Ale jak powiem, dobra, no, wybiorę dziecko i będę pracować w hurtowni i nosić skrzynki za 10 zł za godzinę. Nie muszę być lajwerką, nie? Nie, akurat ci to pytanie, żeby cię wybielić z tego, co powiedziałaś. Ja powiedziałam chyba wyraźnie, że ja nie zrezygnuję z youtuberstwa nigdy. Ela, ja tutaj w tym uniwersum jestem od wczoraj na głosówce, także dobra, ja... To proszę wyjść. Dobra, no to w porządku. No to chcesz odpowiedzieć na swoje pytanie. Że ja będę o to pisał, czy coś. Wiem. No to chcesz odpowiedzieć na swoje pytanie, co bym wybrała, dziecko, czy live'owanie? No to ci odpowiadam, live'owanie. Okej? Okay? Nie, no mam prawo wybrać, tak? Wybrałaś, no. W porządku. Jakby ktoś się mnie zapytał, czy chcę być matką, czy chcę być youtuberką, to bym wolała być youtuberką i nie być matką. Ijo. Ja pierdolę, to jest zjebana. Kurwa. Nie, ale co, pójdę za to do więzienia? Czy ktoś mi jutro przypierdoli za to w pysk? Mam prawo zdecydować? A nie boisz się, co twoja córka o tym pomyśli? Nie będzie jej przypierdolę. Nie boję się, ale po prostu odpowiedziałam na to pytanie, bo mi tutaj jacyś ludzie mówili, że mam jakiś problem ze zrozumieniem, no więc odpowiadam. Powiedziałam jasno wcześniej, że nie odejdę nigdy ze sobą. Więc jak będę miała wybrać dziecko albo YouTube, wybieram YouTube, no rozumiemy się czy nie? No kurwa, mogę wybrać, nie wybieram, no. Macie odpowiedź, obrońcy Eli. Ktoś inny może chcieć dziecko, a ktoś inny może chcieć wódkę, ktoś inny może chcieć kochanka, a ktoś inny może chcieć YouTube. Ja chcę YouTube, no. Ale słuchajcie, to znaczy, że co, przepraszam, że się wtrącę, ale to rozumiem, że co, że jak ktoś ma dziecko, na przykład ja mam córkę, to znaczy, że ja muszę ze wszystkiego rezygnować, bo mam córkę? No chyba tak, nie. Bo ja mam też swoje życie, mam córkę, tak, ale mam też oni swoje byli, życie, tak? Oni by chcieli, żebyś oddała telewizję. Ale widzę, że ty Boże. Niewyraźnie słuchałaś, bo to oni chodziło chcieli, tylko o zrezygnowanie ze streama ten jeden dzień, tak. a nie w ogóle. Oni właśnie by chcieli, że jak masz, jesteś matką, no to tak, nie możesz mieć kochanka, nie możesz pić piwa, nie możesz robić live'ów, nie wolno ci wyjść do pracy poza dom, nie wolno ci... To jest bez sensu jej tłumaczyć, ona i tak nie zrozumie. Nie wolno ci po 22 rozmawiać. Się pokazywała dupy gołej w internecie. Elu, ale im chodziło o taki eksperyment myślowy po prostu. Tak jak Janusz eksperyment zrobił, to my też. Nie, jemu chodziło o to. Jemu dokładnie o to chodziło, żebym powiedziała, że wolę YouTube niż dziecko i żeby jutro się to pojawiło wszędzie, że wyrodna... Nie, ale akurat chciałem cię wybielić, a nie opewnić. No. Gówno prawda. No nie wiem, jak sądzisz, ja cię nie będę na siłę przekonywał. Myślałeś, że wybiorę dziecko, tak? No tak. Bo jemu chodziło o ten jeden dzień tylko. I chodziło o ten jeden dzień, a nie żebyś w ogóle z YouTube'a zrezygnowała, tak? A to co, jeden dzień Marysia sobie nie poradzi bez Eli? Już bez przesady. Nie, Jezu, wy nie umiecie, nie rozumiecie, o co chodziło. No.
No Marysia jest duża i będzie dobrze, to spokojnie. Ale ty rozumiesz, o co chodzi, czy nie? Czy ty też masz problem? A ty rozumiesz, o co chodzi, czy nie? No ja nie, to jest... Ja myślę, nie rozumiem, że dużo ludzi zrozumiało, o co mi chodzi. Ktokolwiek rozumie, o co chodzi? Tak. Nie. Ja rozumiem wszystko. No, no to ci, co zrozumieli, rozprawka na jutro. Nie, jest sprawa no bardzo żart. Prosta. Ja słyszę od roku od różnych instytucji w Krakowie. Albo kurwa przestaniesz robić live'y i filmy na YouTube, albo się pożegnasz z dzieckiem, tak? Słyszę to po prostu średnio 3 razy w tygodniu, a ja odpowiadam i im na pismach i publicznie w internecie, że nie zrezygnuję z bycia youtuberką i robienia live'ów i bycia osobą ekscentryczną i nie dam sobie też odebrać dziecka i koniec, kropka. No i na tym to polega. Ja po prostu nie uważam, że nie mogę robić jednego i drugiego. Nie uważam, że nie mogę być youtuberką i że nie mogę też wychowywać dziecka. No, no uważam, że mogę. To tak jakby ktoś wam powiedział, nie możesz chodzić do pracy, bo masz dziecko. No bez sensu. Nie możesz pracować w klubie, bo masz dziecko. Nie możesz pracować w sklepie, bo masz dziecko. Sklep, klub, YouTube, taka ale sama praca jak YouTube. Ale nie rozumiesz, zamknij papę, bo nie rozumiesz. Ty zamknij, no to, kurwa. No to jak nie rozumiem, to mi wytłumacz, a nie bądź agresywny. Nie, nie, nie. I ktoś może też na przykład ci powiedzieć, nie możesz być aktorką w teatrze, biegać z gołym tyłkiem, pić wina na scenie i mówić kurwa, bo masz dziecko. No to nie możesz, to wypierdalaj z teatru. Przynajmniej wtedy trochę kunsztu i klasy pokazują, a nie. To nie o to chodzi. Jeżeli jak chcesz być aktorką, no to nie masz, to po prostu sobie weź i wytnij jajowody. Grubo. Tu chodzi o to, że te niektóre live'y są po prostu szkodzą Marysi. Wypierdalać z teatru. Ej, bo Ela się chodzi, zmutowała ale sama. Panujesz, wypierdalać z teatru, powiedziałam. Raz kurwa z teatru wypierdalać. Ela się zmutowała znowu i nic już nie słyszy. Już wychodzimy Gęsiego. Wiele Ela osób ci wytłumaczyło. Dobra, jak... Ela się zmutowała, nie słyszycie, zamknij pizdę. Ale przestań, bo sapiesz tutaj wiecznie, głupia tak, ci, bo... Jak ktoś nie ma argumentów, to zaczyna przeklinać i wyzywać ludzi. Nie, tak robi tylko sfrustrowana ciulica. Dlaczego nie śpicie? Dobre pytanie. Tak robią przeważnie ludzie niewyedukowani. Siara się tam cały czas pluje. Ej, powiedzcie, ty, Unia, ale ty jesteś, no, nie kumata. Ty w ogóle nie czujesz, o co chodzi, a do wszystkich skaczesz. Jesteś wulgarna. Kobieto, ogarnij się. To i cisza jak makiem zasiął. Słuchajcie, dotknęłam nosem i się wyciszyłam. Nie wiem, w którym momencie mnie wyciszyło. Po tym, jak powiedziałeś, że aktorka powinna sobie pociąć jajowody. Kurde. Biedna ta aktorka. Dobra, słuchajcie, nie, zostawmy te tematy. Ja tylko mówiłam teraz, jak mnie nie było słychać, że no nie mam dobrego humoru, bo od jutra sobie muszę planować moje dalsze życie bez Marka, bo mnie zostawił po prostu. A pewnie od września muszę sobie planować swoje życie bez córki, bo już jej nie będę miała. No, no i tyle. No, co wam mam więcej powiedzieć? Ale nie można tak czarno widzieć. Załatwcie mi inne dziecko i innego kochanka, bo tych, których mam, to już nie będę miała. I tak trochę nie jestem za wesoła, no i tyle, no nic więcej nie mam do powiedzenia. O nie daj Boże, żebyś drugie dziecko miała. Hipotetycznie no zabierają ci dziecko i nie walczysz o nie dalej? Poddajesz się? Tak? Już? Od razu? Ale kto powiedział, tak, że pani Ela się poddaje? Przepraszam. Kto tak powiedział? No bo cały czas walczy o nią.
przez ale właśnie nie kazał znaleźć nowe, no to tylko stare już stracone? Nie, powiedziałam, bo wszystkim się hejterom wydaje, że jak doprowadzą do rozstania... Wszystkim hejterom się wydaje, że jak doprowadzą do mojego rozstania z córką, to że mnie złamią i że ja odejdę z YouTube, a ja właśnie cały czas mówię, że nie odejdę. Nic się nie zmieni, kompletnie nic. Znajdziesz sobie nowe dziecko. Będę jeszcze bardziej zakręcona na punkcie tego, co robię po prostu. Będę robić jeszcze więcej filmów, jeszcze więcej live'ów. Będę miała jeszcze ciekawszy content, bo przynajmniej coś się będzie działo, nie? Jak Rajana kupisz Murzynka? Z tragedii będziesz robiła content. To nie oglądaj. Nie. Nie, po prostu nie porzucę pracy i nie zamieszkam pod mostem, bo muszę zarabiać, żeby opłacić za coś mieszkanie i prawnika, który mi pomoże odzyskać dziecko, więc dalej będę zapierdalać na YouTube. No ale mówiłaś, że Helena płaci za rachunki. Ale pożycza od Eli. Słuchajcie, tak się właśnie chciałam do tego odnieść. Widzieliście film Marka z mojego dużego pokoju. Mam stary telewizor kineskopowy tam. Ten telewizor ma 20 lat. A monitor komputerowy też jest taki stary kineskopowy. Meble. Te meble też mają 20 lat, sobie je zaprojektowałam, jak byłam na studiach, zrobił je stolarz. Stół, no to jak się wprowadziłam, jak się córeczka urodziła, ma 12 lat, taki jest trochę tam skancerowany. No, krzesła mam nowe, dobra, przyznaję. Tą wersalkę, no to mam 10 lat. I co tam jeszcze w tym pokoju dużym, który sfilmował Marek? Lampę mam tam w tym pokoju. To na stronie www.elagawin.pl/dom sprzed 20 lat z mojego poprzedniego mieszkania jest ta sama lampa. I teraz chciałam się... dlaczego to wymieniam? Jeżeli moja mamusia by mi dawała jakieś ogromne sumy pieniężne na moje utrzymanie, no to bym sobie pewnie, kurwa, kupiła nowy monitor plazmowy, nie? Pewnie bym sobie, kurwa, kupiła nową lampę do tego pokoju, może bym sobie, kurwa, meble kupiła, wersalkę, nową stół. Monitor bym sobie kupiła przecież, kurwa, do komputera, a skoro nie mam, to jaki nie. Z tego morał, że chyba jednak nie drę kasy od rodziców, tak? Że nie jestem taką pazerną świnią, która tylko idzie i mówi, daj mi, kurwa, 500 zł, daj mi, tak? Nie mam, to nie mam. Mam po prostu telewizor kineskopowy od 20 lat, ten sam. Marek sfilmował, możecie sobie zobaczyć. Czyli nie drę pieniędzy, niby co, że daje mi mama pieniądze i co, że ja tyle żrę jak świnia, że po prostu przeżeram 2000 zł. Na ubrania wydaje, i te buty. A na jakie ubrania, jak ja chodzę w tych samych ubraniach od 10 lat, jednych i tych samych cały czas na filmach, to gdzie mam te nowe ubrania? Widać właśnie. Sam ZUS 1700 zł miesięcznie. A ja się, że się zapytam tak, dlaczego obcy ludzie wnikają w to, jak kto mieszka i zaglądają innym ludziom do dobrze, ale oni cały czas bezczelnie mówią, że ja drę pieniądze od mojej matki. No to gdzie są, kurwa, te pieniądze? Co ja sobie, kurwa, za tą kasę od tej mojej biednej matki kupiłam? No co? Telewizor sobie kupiłam? Nie. Odzież sobie kupuję? Nie, bo mam cały czas starą, podartą od 10 lat tą samą. Do fryzjera chodzę za pieniądze od matki, które jej wydzieram? Nie, bo nie chodzę do fryzjera. Do kosmetyczki idzie na przelew. Nie. Pazury sobie robię, po prostu przyklejam sobie, przydłużam sobie włosy, doklejam sobie rzęsy. Nie, bo nie mam. No to na co niby te pieniądze biorę? Co, że moja córeczka ma jakieś stroje, jakieś rzeczy? Nie ma. No to gdzie są te pieniądze? Nie ma tych pieniędzy, bo nie są nikomu zabierane. Rozumiemy się? Jeżeli bo ludzie się karmią tym, że komuś za przeproszeniem dowalą. Powiedzmy sobie szczerze, jeżeli wy macie w domu, mówię teraz do hejterów, jakieś fajne sprzęty, no to wyście wydali swoim starym kasę na te swoje sprzęty, bo
Ja chciałam tylko powiedzieć taką rzecz. Ja nigdy od moich rodziców nie doiłam. Ja nie potrzebuję, kurwa, mieć jakiegoś wypasionego telewizora na ścianie. Jestem filmoznawcą, mam agencję reklamową, działalność gospodarczą i mam stary 20-letni kineskopowy telewizor. Dlaczego uważasz, że jak ktoś ma coś drugiego, to wydarł to rodzicom, a nie sam zrobił? Ja bym okradała, ale oni twierdzą, że ja oni zabierają, twierdzą, że ja zabieram cały czas matce pieniądze. No to gdzie są te pieniądze? Co ja sobie za nie kupiłam? Jak ja nawet majtki mam podarte. Ela, takich rzeczy nie mówię. Że każdą parę majtek to mam podartą, jakąś starą, po prostu prawdopodobnie w dziesięcioletnich gaciach chodzę, nie? Nie podarte, tylko z koronką. Także nawet nie stać mnie, żeby sobie kupić za dwie dychy gaci na dupę, ale okradam regularnie moją matkę. To co ja, kurwa, z tymi pieniędzmi robię? Na bukietę. Gdzie jest ten hajs? Co ja nakradłam tej mojej mamie? Gdzie on jest? Skoro nie mam w moim domu, skoro ja nie mam samochodu, przecież ja nie jeżdżę za granicę nigdzie, ja nie mam żadnego sprzętu. Gdzie są, kurwa, te pieniądze, które ja jej ukradłam przez te ostatnie 20 lat? No gdzie? Ale Ela sama mówiła, że byłaś we Włoszech i oglądałaś transwestytów. Poza tym teraz nikt nie powiedział, że komuś coś ukradłaś. Dobra, nieważne. Ale to przepraszam, będziecie teraz wszyscy rozliczać panią Elę, gdzie była, co kupiła i tak dalej? Jakim prawem? Jajajaj. Ale ja nigdzie... Ale niech mnie rozliczają. Bo ja nigdzie nie chodzę, nic nie kupuję i kurwa nic nie mam, ale mało tego, zamierzam dalej nic nie mieć. Ja wydaję pieniądze na alkohol. Ela niczym pustelnik. Po prostu będę sobie dalej siedzieć z tym kineskopowym telewizorem, bo mam, kurwa, taki kaprys. Ale nikomu ten telewizor nie przeszkadza. Retro rzeczy są w modzie teraz. Mareczkowi przeszkadzało, skoro sfilmował i pokazał wszystkim, żeby mnie wyśmiać, prawda? No ale to tylko ja o nim świadczy, nie o tobie. To tylko o nim świadczy. Bo u niego na wsi... Im ktoś ma większy i droższy telewizor, tym po prostu bardziej się liczy, nie? Ale twój jest całkiem duży, Ela. Bo ma dużą dupę. To był żart. W ogóle w dzisiejszych czasach ogląda telewizję, powiedzmy sobie szczerze. Jeszcze chciałam powiedzieć taką rzecz, że Moja matka też ma taki stary kineskopowy telewizor i cały czas jej mówię, że pojadę z nią do Mediamarketu, wybierzemy jej jakiś fajny, żeby sobie oglądała, a ona nie chce, chociaż ją stać, bo ojciec był profesorem akademickim, ma wysoką emeryturę, może sobie pojechać i kupić taki telewizor i nie chce sobie kupić, ogląda na takim kineskopowym, co jeszcze pamiętam. Bo się boi, że go zabierzesz. Że jeszcze ojciec ten telewizor właśnie przywoził, ledwo tam w ogóle widać kolory, gówno on słychać na tym telewizorze i nie chce sobie kupić nowego, nie? Bo chodzi o to, że... Ludzie z tego pokolenia nie wymieniają sprzętu z reguły, dopóki się nie zepsują albo nie będą możliwe do naprawy. A twoja mama ogląda YouTube'a. Kiedy będziesz miała laptopa? To znaczy niekoniecznie, a na przykład meble moja mama ma w mieszkaniu takie, co praktycznie jakbyśmy się wprowadzili do tego mieszkania, czyli 50 lat temu, to sobie zamówiła w Kalwarii. I drogie były, to były czasy PRL-u, nie było w ogóle mebli, nic nie było. Tam trzeba było się pół roku wcześniej zapisywać na takie meble, no i w końcu sobie kupiła za roczną pensję odłożone pieniądze, nie? I cały czas ma te meble od 40 paru lat te same, nie? I wcale nie chce. Każdy ma to, na co go stać. I wcale nie chce ich wymienić. Ale stać ją byłoby, mogłaby sobie wymieniać co roku meble, jakby chciała, ale nie chce, nie? I ja mam takie same podejście. Wszyscy mi tylko mówią, że ja okradam moich rodziców, a ja od nich nigdy nic nie chciałam. Ja po prostu praktycznie byłam dzisiaj na zakupach z córką, wydałam trochę pieniędzy, tam pokupiłam jej różne rzeczy. A jak pieniądze Heleny wydałaś.
A jak chcecie wiedzieć, to sobie nic nie kupiłam w ogóle dzisiaj. A pieniądze sobie wydałam, które dostałam z Google Ireland za odsłony moich filmów na YouTube i spłaciłam kartą z mojego konta bankowego. A ile dostałaś z YouTube'a? 20 zł? A co cię to obchodzi? Ile kto co dostał? Ale w ogóle ktoś tu powiedział, że każdy ma to, na co go stać. Ktoś zapomniał, że mamy takie czasy, że dużo ludzi bierze coś na raty albo na kredyt i to sformułowanie jest bardzo nieadekwatne w roku 2022. Chuj nas to obchodzi. Nie, ja już mówiłam. No to po chuj się odzywasz, ty piaro. Ja już mordę mówiłam. Trzymać to ja mogę ciebie za pysk. To słuchajcie, to znaczy, że jeżeli ja mam na przykład własną firmę i nie mam telewizora, mam tylko jedną szafkę, bo lubię minimalizm, to znaczy, że co, że jestem patolą i na nic mnie nie stać, bo tak. Lubię minimalizm, tak? Właśnie tak. Nie. Oczywiście, że właśnie nie. Właśnie o to, że chodzi, że nie. Bo to, jak ktoś ma retro rzeczy w domu, to nie znaczy, że go nie stać. Niektórzy po prostu lubią stare meble. Zatem nikogo nie powinno interesować to, co ktoś ma w domu. To też prawda. Niektórzy tutaj też nie wyrażają się kulturą osobistą i każą po prostu komuś zamknąć mordę, bo z rynsztoka właśnie przed chwilą wyszli. Tutaj Fundacja Wartości jest bardzo agresywna i jej wypowiedzi nie mają nic wspólnego z wartością. Ale słuchajcie, no nie, dobrze, już trochę się uspokoiłam, nie chcę się denerwować. Po prostu znam ludzi, którzy faktycznie wyłudzają od swoich rodziców pieniądze i mają różne luksusowe sprzęty, jeżdżą za granicę, kupują jakieś drogie mieszkania, domy, samochody, inwestują w różne rzeczy, a ja sobie nic nie kupuję, więc nie rozumiem skąd ciągle te oskarżenia, że okradam rodzinę, no. Ja mówiłam o tym, że ja się przymierzam, bo tak, moim zdaniem jestem trochę za gruba, mam za gruby trochę brzuch. I ja się przymierzam, żeby sobie zrobić w drodze protestu głodówkę, nie jeść przez miesiąc. Zaoszczędzę trochę pieniędzy, bo nie będę w ogóle jeść, kompletnie nic, tylko pić. Jakieś soki i wody, tylko i wyłącznie. Polecam zacząć od tygodnia, bo ja jestem teraz na tygodniowej głodówce. I będę to robić tak w ramach protestu. Po pierwsze, żeby mi nie twierdzono, że się każe rodzinie utrzymywać, to przestanę po prostu jeść, żeby się ode mnie wszyscy odpierdolili. Po drugie, będę właśnie nie jeść jako protest, że tam się twierdzi, że jakieś niewłaściwe rzeczy robię. Ale to no się niekoniecznie, jak nie będziesz jadła. Protest przeciwko temu hejtowi. No i tak, i będę się z live'a na live pokazywać coraz chudsza, coraz chudsza, coraz chudsza. Schudnę 10 kilo na przestrzeni 2 miesięcy, nie? Może w końcu mi ludzie odpuszczą, a ja potrafię 10 kilo schudnąć. Moim zdaniem to nie jest dobre. Ludzie nigdy nie odpuszczą. Ale zapomniałaś, że mamy takie czasy, ktoś ci zarzuci, że ty moralizujesz młodzież za to, że się pokazujesz niewłaściwe zachowania. No ale przecież jakie niewłaściwe zachowania? No przecież bardzo dużo różnych działaczy politycznych urządza głodówki, no i chce zrobić głodówkę. No a chciałabyś, żeby twoja córka też zrobiła sobie głodówkę przez miesiąc? Ona ma 11 lat, no ona nie będzie sobie jak na razie. No ale dzieci uczą się od dorosłych, no. Więc jeżeli dajesz taki przykład, to tak może być odbierane. Ale ludzie protestują, robią głodówki i to nie jest wcale zły przykład, tylko dobry, no. Ale to było kiedyś, teraz się czasy zmieniły od przynajmniej 2 lat. Ale dzieci, słuchajcie, ja byłam też kiedyś dzieckiem, tak? Siedziałam sobie, jak moi rodzice robili imieniny. I ja rozumiałam, tak, że dorośli rozmawiają na tematy dorosłych, sobie przeklinają, czy tam piją alkohol, czy palą papierosy, czy tam, nie wiem, całują się, obejmują cokolwiek. Jakoś nie przyszło mi do głowy, że ja mam to naśladować, bo ja rozumiałam, że ja jestem dzieckiem, że mi tego nie wolno, a im wolno. I nie było czegoś takiego, że oni się musieli gdzieś chować przede mną. Że ja nie widziałam. Po prostu wiedziałam, że są jakaś jest domena dla dorosłych zachowania,
a ja mogę, będę mogła to robić, jak skończę 18 lat, a skoro mam 10, to nie mogę, mam się uczyć, iść do swojego pokoju i kłaść się spać i koniec, nie? Bo tutaj tak nie chodzi o dzieci, a urzędników, ale którzy tak nie działa. Się szczepią. I dasz im wtedy pretekst, żeby mogli się szczepiać bardziej. Idąc tym tropem myślenia, no to idzie mężczyzna ulicą, pali papierosa, tak? No to co, to on deprawuje dzieci, bo pali? I jedzie sobie dziecko na hulajnodze do szkoły koło niego i co, i że on pali, to ono pójdzie po papierosy kupić i będzie palić? Nie, dziecko rozumie, aha, ten pan jest dorosły. Nie, dzieci nie rozumieją, tak, nie reaguje, dlatego, że dzieci chcą naśladować dorosłych. Jeżeli ten dorosły zrobi pozytywne wrażenie na tym dziecku, to to dziecko będzie chciało go naśladować. Tak, a sprawa jeżeli się okaże, że jest fajny, to tak, to będzie chciało być fajne. A dokładnie sprawa z papierosami tak, jest o tyle skomplikowana, że to jest bardzo rynek, duży rynek, warty miliardy dolarów i nikt nie zakaże papierosów, dlatego co po prostu kampanie przeciw paleniu w szkołach. No, no. Aha, aha. A nawet nie tyle, na bo na przykład, jeżeli chodzi o papierosy, to przecież w obecnych czasach papierosy zniknęły z ekranów telewizorów i kin. Jest odgórny zakaz, żeby jakikolwiek postać zaciągała się na filmie. Jedynymi malutkimi odstępstwami są momenty, kiedy pojawi się zapalony, a nawet nie, albo nie, nawet niezapalony papieros w ręce i to jest wszystko, bo jest demoralizacja dzieci i społeczeństwa, więc papierosy zniknęły zupełnie z ekranu. Więc odpowiadając na twoje pytanie, no tak, ale dokładnie tak. Ale moment, chwileczkę, ale ja nie słyszałam o takim zakazie, to jest tylko, to jest w Polsce, czy w Europie, czy co? Ja nie słyszałam o czymś takim. Przecież ona go teraz wymyśliła na poczekaniu, Elu. Nie wymyśliłam, jeżeli chcesz się interesować kinem amerykańskim, europejskim i polskim i byś się zorientowała, to by widziała, jak to wygląda. Są od tego, jest od tego prawo, wystarczy i wejść na Google i zobaczyć. Europejskie, a nie amerykańskie. Tak samo jak w reklamach teraz może być lekarz czy farmaceuta, który polega ci poleca ci suplementy diety. Tak samo z papierosami. Ale momencik. Ale ja przecież na live'ach palę papierosy i nikt mi nie blokuje za to filmów. Chodzi o filmy i telewizję. Filmy. Ela, bo nie wiem, czy wiesz, że występujesz firmy. W kinach. Ela, twoje live'y jeszcze nie lecą w kinach, niestety. Ale filmy. Ja oglądam w telewizji. Nie słyszałam o takich zakazach. No przecież czegoś takiego nie można zakazać, no bez jaj. Można, wystarczy się zorientować na bieżąco. Na przykład, nie wiem czy wiecie, ale na przykład odgórne rozporządzenie dla różnych wytwórni było takie, że na przykład iPhony mają trzymać tylko ludzie dobrzy, nie mogą nigdy ich trzymać złoczyńcy. I jak zauważycie, tylko osoby dobre trzymają w rękach na filmach iPhony. No to jest prawda, też o tym czytałam. Bo sama firma zapłaciła wiele, wiele milionów dolarów, żeby tak to wyglądało. No, jeżeli chodzi też o polskie prawo, to tak jak już wspomniałam, nie wiem, czy to było słychać, że w polskich reklamach nie zobaczycie lekarza, czy też farmaceuty, nie może być sugerowane, że poleca wam jakiś lek czy suplement diety. Jest to zakazane. W ogóle w Europie jest to zakazane. Reklama jakakolwiek papierosów jest zakazana. Alkoholu, no jeszcze jest dopuszczana, jeżeli tam jest etykietka, że piłeś nie jedź, tu plus 18, tu to, tu sram to. Dobra, co kochani, moim zdaniem też nie powinno być reklamy alkoholu. No dobranoc. Ale weź się uspokój. Ale mi się wydaje, że no to być może, jeżeli na przykład rzeczywiście robię, dajmy na to, że jestem firmą, która produkuje takie filmy fabularne, czy tam dokumentalne i teraz tak, jeżeli to rzeczywiście gdzieś idzie na festiwal, czy tam do telewizji, to muszę się stosować do takich dyrektyw i na przykład, to jest mój wybór, no nie? Zastosuję się i wtedy mój film będzie puszczony tam przez TVN, czy na jakimś festiwalu, czy tam w kinie, nie? A jak na przykład będę pokazywać te papierosy, czy tam lekarze będą jakieś leki prezentować, czy złoczyńcy będą trzymać iPhony, no to mi wtedy tego nie puszczą w telewizji, tak? Tak. Ale w dalszym ciągu mam prawo zrobić taki film i prezentować go w obiegu niezależnym po prostu. No to jest powiedzieć jako osoba prywatna. Nie, reklamy nie możesz. Ani ten. Ale reklamy nie możesz, no nie będzie osoba to, prywatna. Nie, no nie będzie to emitowane tam w tych mediach, gdzie są takie zasady, regulaminy. A po co taka reklama miałaby w ogóle powstać?
A w dalszym ciągu mogę sobie taki film rozpowszechniać jako jej producent, no bo oni nie, jest wolność słowa. Jakim obiegu? Jest wolność słowa i nie mogą mi zabronić zrobienia filmu, jak no, no przykładowo ja jutro zrobię film, nie na YouTube, tylko jakiś taki mini fabularny albo dokumentalny i tam ktoś po prostu przez cały film pali papierosy, no i co, nie wolno mi takiego filmu zrobić. Najwyżej mi go nie puszczą w telewizji, ale może znajdę jakieś medium, które mi go puści, no i koniec, nie? No tak, ale jakby do sedna naszej rozmowy chodziło o to, czy to demoralizuje dzieci. Tak, demoralizuje. I twoja głodówka też będzie demoralizowała. I o to chodzi, że to nie jest, nie ma społecznego przyzwolenia na takie zachowania. Bzdura. Przecież słyszałam, że głodówki są legalne. Tak, one są legalne, ale tutaj też chodzi o to, że już jesteś pod ostrzałem urzędników. I każda taka rzecz będzie działać na twoją niekorzyść. I wykorzystają to przeciwko tobie. Są no tak. Lecznicze głodówki, Ela, nie słuchaj ich. Ale lecznicza głodówka trwa dzień, dwa, a nie tydzień, miesiąc. Dokładnie. Ty ale mówisz? Ty nie jesteś jakimś głodowkologiem, żebyś ty wiedział, ile trwa lecznicza głodówka. Ale jestem inteligentnym człowiekiem i czytałem o tym, więc wiem, przecież więcej do ciebie. Ale po co te rączki tak zaciskasz? A po co sapiesz? Ty gardło zaciskasz, jak się tutaj sapiesz do mnie. Mi Ela, wystarczy, że opłacisz sama rachunki za mieszkanie. Żeby jej gardło zaciskało wymarzoną głodówkę. Bo jesteś gejem. A na jakiej podstawie to wnioskujesz? Na podstawie twojego głosu. Ale to ja na podstawie twojego głosu określam cię jako debil i niedorosły. Idź się doedukować. Nie, ale nie. Słuchajcie, nie mówcie. Tutaj koleżanka jest homofobem. Tutaj koleżanka takiego języka używa i obraża się no, po kolei. Elu, ja cię bronię, a zobacz, jak on do mnie mówi. Ale nie, bo posłuchajcie, ja coś powiem. Posłuchajcie, coś powiem. Tylko odpowiedziałem. Ja mogę oczywiście włożyć okulary i rozdać 10 banów. Naprawdę chcecie, bo nie ma innego teraz administratora, tylko ja jestem. A nie możemy normalnie rozmawiać, naprawdę chcecie po prostu te bany zaliczyć? Ja rozmawiam no normalnie, tutaj koleżanka się pluła do mnie. Bo ja sobie zdjęłam okulary, patrzę sobie w sufit i się śmieję, ale ja mogę włożyć okulary i każdy, kto się odzywa, to go wywalę i koniec. No ale naprawdę tego chcecie, no nie kłóćcie się po prostu. Ale no, po prostu byłoby zwrócić koleżance uwagę, bo przecież będziesz mieć problemy. Przecież każdy ma prawo sobie powiedzieć, co myśli, nie? No oczywiście. Tak, ale my nie powinien mamy oceniać kogoś, że ktoś nie jest głodówkologiem, albo zachęcać kogoś do miesięcznych głodówek, przecież to jest głupota. No właśnie. Albo wyzywać innych od gei i pedałów, no. To ale nie powinno to nie być jest miejsca. Poza tym twoja lewacka propaganda nie mnie dosięgnie. Ale słuchaj, skoro ja się nie utarsamiam z tym, no to mnie obrażasz tym, że uważasz, że jestem kimś, kim nie jestem. Jak ja powiem, dobrze, że jesteś alkoholiczką, to będzie ci miło? Zakopmy to opór wojenny i dajmy mówić Eli, dobrze? Słuchajcie, no zostawcie, bo to w ogóle jest awantura nie wiadomo o co. A czemu tutaj mówię teraz do tego mężczyzny? Czemu ty tak z dziewczynami się kłócisz? Weź, ktoś musi ustąpić. Ty ustąp. On się kłóci z jedną laską, którego by wyzwała od gei to wszystko. Ej, ale no tak. Czemu wy mówicie, że gej to jest wyzwisko? Zaraz. Najpierw to on powiedział, że będzie trzymał za mordę, więc kto kogo obraża? No ale to ty to przystartowała do mnie wtedy typiara, tylko odpowiedziałem. Typiara do przyjaciół dzisiaj. Poza tym, Elu, co to są za podwójne standardy, że kobieta może mnie obrażać, a jak ja odpowiem jej, bo ja odpowiadałem do tej pory, ja nie wyskakiwałem z wyzyskami, więc skoro jak ja odpowiadam tym samym, to dlaczego jestem tym złym? Ja tylko odpowiadam ale na zaczepkę. No bo kobietom się ustępuje, no ustąp im do cholery jasnej. Ale no bez przesady, no jak mnie próbują tu wyzywać, ale to ja nie odpowiem. Ale gejem to nie jest wyzwisko, no co ty mówisz? Ale ja nie mówię o jakimś życiu gejem. Czy jakkolwiek orientacja do dyskusji na temat papierosów i alkoholu? A to jest prawda, co ma do tego orientacja? No właśnie. Nic nie ma do tego. To jest argument z dupy. Dokładnie. Ale ktoś musi być mądrzejszy, no. Na pewno nie ty, bo się wtrącasz po prostu nieproszona. Ela? Ja? Jezu, Elu, powiedz jej coś naprawdę. Jak to nieproszona? To jest przecież Ela mój sen. Czas rany przy dupas. Ja mogę przecież sobie tu gadać ile chcę. Widzisz, Ela, zobacz, co tu się dzieje. Porządek trzeba zrobić z nimi, wiesz, Ela? Naprawdę. Rozstrzelać.
Ale nie, spokojnie, bywało gorzej. Ciekawe, czy nas nagrywają. Nagrywają. Zomowcy. Jak nagrywają, to przez Fundację Wartości Ela będzie mieć przypał. Ja już też pozdrawiamy Kraken. Ja już omówiłam sprawę, bo kanał ja Kocham Ela... Zomowcy, od razu hitlerowcy, stalinowcy. Nie, zomowcy nagrywają nas. I te. I mamy wiek 20 i cały czas jesteśmy w PRL-u. Gratulacje. No nie. Czemu podważasz, pojedziemy na wakacje do Czechosłowacji i do Jugosławii. Nie, na milicję. No nie, ja zaraz wyjaśnię. No, dzieci zomowców i wnukowie zomowców nagrywają, czyli serwer Iskariota i przystanek Kozborowo. A dlaczego twoja matka jest na liście Wilsztajna? Pierwsza jest twoja sprawa. Nie wiem dlaczego tam, nie ja możliwe, że moja matka... wyłapię ją. Moja matka nie była nigdy żadną działaczką polityczną, więc nie wiem skąd miałaby być na jakiejś liście, więc... Poza tym jeżeli ci nie są odpowiedzialni za swoich rodziców. Jeżeli już by jakimś działaczem miałby być, to najwyżej mój ojciec, bo moja mama to tylko siedziała z nami w domu i zajmowała się mną i bratem. To jest ta Wittsteina, a potem się wypowiadaj. A tato po prostu tam chodził do pracy, kurwa, może to on był jakimś agentem UB, no nie wiem tego tak dokładnie, co on robił, bo ja byłam wtedy mała. Ale wydaje mi się, że nie, skoro mnie wychowali na patriotkę. Mała, miałaś 19 lat, jak się komunizm skończył. No skończył, ale jak się zaczął, to się jeszcze mnie nie było na świecie. No to o co chodzi? Urodziłam się w komunizmie. I w wieku 19 lat nie wiedziałaś, co robią twoi rodzice. Brawo. Czego nie wiedziałam? Raczej... Co robią twoi rodzice? Popatrzmy na to w ten sposób. Jak ktoś ma rodziców właśnie z jakąś przodków z przeszłością jakąś PRL. Sprawdź, no czym się zajmowała twoja matka. To są ludzie o lewicowych poglądach politycznych, wyborcy Platformy Obywatelskiej, którzy nie wierzą w to, że żołnierze AK byli bohaterami, nie promują polskiej historii, katolicyzmu i tak dalej, i tak dalej. No to skoro moi rodzice byli jakimiś agentami ubeckimi, to dlaczego mnie wychowali w duchu patriotycznym i katolickim? No, ale powiedzieli, że nie wierzysz w Boga. Coś im się popierdoliło, czy co? No, albo byli ubekami, albo nie byli. No o co tutaj chodzi, bo nie rozumiem. Poza tym PiS to nie jest prawicowa partia. Bo z reguły przecież to pokolenie, co tam ci lewicowi bojówkarze w internecie, to są tacy, którzy mieli rodziców też o takiej po prostu lewicowej przeszłości. No tak jak taki Tomasz List, no to miał tam ten prezenter telewizyjny, no to miał tam ojca jakiegoś ubeka, co skazywał Polaków na śmierć. Tak samo Monika Olejnik, czy tam inni działacze, prawda? I oni tak samo siedzą w tej telewizji i promują kłamstwa, atakują polski rząd dzisiejszy z ramienia PiSu, a ja polski rząd z ramienia PiSu popieram. No to co, to mnie dwoje zomowców wychowało na wyborce PiS? Czy ja po prostu jestem aż tak oryginalna i idę pod prąd, że po prostu postawiłam się rodzicom i mam zupełnie inne poglądy polityczne niż oni. No, tak się składa, że ja od nich te poglądy wzięłam. Wiecie, ile się u mnie w domu zawsze nawijało na tematy polityczne, na każdym spotkaniu rodzinnym. I zawsze po prostu tam podsłuchiwałam, słuchałam, jak rodzice rozmawiali, czy przez telefon, czy z kimś innym. To była cały czas tylko polityka i radio Europa. Dlatego taka pierdolnięta, nie? Radio Europa i różne po prostu rzeczy. I też miałam w rodzinie różnych tam jakichś wujków i tak dalej. No to też dużo się mówiło, też nawet negatywnych rzeczy o Żydach. Ale akurat no, nie chcę się na te tematy wypowiadać, ja raczej nie jestem tak antysemicka,
bo to jest dosyć negatywnie odbierane, ale dużo osób w mojej rodzinie raczej taka była też antysemicka, można powiedzieć, ale nie, nie w najbliższej. No i kurde, i jak mi ktoś zarzuca, że moi rodzice byli jakimiś agentami, no to ręce opadają naprawdę. No, ubeckimi. Jakby byli, to bym mieszkała dzisiaj nie w mieszkaniu, tylko w jakiejś ładnej willi. Ela, masz włączony stream swojego telefonu, wyłącz sobie go, bo będzie widać, co robisz. Tak? Tak, tak. No tak, bo coś mi tam, ale nie, ale nic nie było widać, nie? Nie, ale dalej masz włączony, musisz kliknąć zakończ współudzielenie. O, dobra. Ja sobie leżę w łóżku, w sukience i jestem przykryta kołdrą. Nie, w sensie to nie, że ciebie było widać, tylko ekran swojego telefonu, twojego Discorda widzieliśmy. Tak? Tak, ale już tak. Jest wszystko okej, okay, już nie ma. Tak, i już nic nie widać. Aha, to dobrze, że nie oglądałam jakiś nie wiadomo czego, nie? Kurde. Słuchajcie, chciałam powiedzieć taką rzecz, że przepraszam, bo trochę byłam zdenerwowana, rozumiecie mnie. Może jutro się prześpię, obudzę i będzie lepiej. Nie, no nie ma się też co martwić, no ogólnie życie nas zaskakuje różnymi sytuacjami. W sumie fajne są te rozmowy na tych kanałach głosowych, można sobie zawsze tam pogadać z fanami, pokłócić się z hejterami, zaczynam się uzależniać od tych rozmów nocnych. Ja też bardzo lubię, Elu, zawsze czekam na ciebie. Szkoda, że ja tylko tak po nocach wchodzę, nie? Ja już sobie zegar biologiczny do ciebie dostosowałam, także spokojnie. Nie, ja muszę wcześniej, tylko słuchajcie, ja dlatego tak późno się łączę, no bo ja mieszkam z córką, no nie, i ja nie chcę, żeby ona słuchała tych rozmów. Ja muszę czekać, aż ona po pierwsze pójdzie spać, a po drugie, jak trochę musi minąć czasu, zanim ona też zaśnie, żebym już weszła w tą fazę takiego mocnego snu i żeby mnie nie obudziła tym gadaniem, nie? Bo przez pierwsze pół godziny, jakbym zaczęła coś tam nawijać przez telefon, to by się zaczęła przebudzać po prostu. Przez pierwsze pół godziny, nawet godzinę od zaśnięcia, jak jej hałasuje, to ona się budzi i narzeka, że nie może spać przeze mnie, więc muszę być cichutko przez co, przynajmniej tak około godziny, może pół. I dopiero potem mogę sobie tutaj szaleć w tym domu, tańczyć, puszczać muzykę na full, grać na fortepianie, rozbijać różne sprzęty i ona się nie obudzi. Nie, żartuję. No, Elu, ale ty jak... nie masz chyba fortepiana. No nie mam. Pianino mam u mojej mamy. W każdym razie... A zagrasz nam coś kiedyś? No mogę zagrać, musiałabym sobie troszkę poćwiczyć, ale mogę, umiem różne rzeczy fajne tam grać. To by było fajne na filmie. No, no wiem. Ale ja już od dawna nie ćwiczę, ale mogłabym sobie tam coś, że tak powiem, przygotować jakiś repertuar i zagrać. Bo ja umiem grać z nut. Uczyłam się kilkanaście lat gry na pianinie, ale tak nie chodziłam do szkoły muzycznej, tylko na lekcje chodziłam. Najpierw do takiego ogniska muzycznego, potem sobie tak indywidualnie brałam lekcje i grałam, a potem to już mi się znudziło, już mi się potem nie chciało, nie? Niestety to ma to do siebie, że jak przestaniesz w pewnym momencie grać, ćwiczyć, to potem już zapominasz pewne rzeczy, wychodzisz też z wprawy. No ale żałuję bardzo, bo córkę chciałam w to wciągnąć, bo to bardzo fajne jest taka gra na instrumencie, ale ona nie chce. Jednak teraz to pokolenie, te dzieci, które mają te smartfony, telewizory, to wszystko, te dzieci nie chcą różnych takich rzeczy robić, które się robiło dawniej. Ale ty, Ela, też długo w tym siedziałaś i w końcu zrezygnowałaś z pianina, tak?
No w tym sensie, że no ja nie jestem muzykiem. Ja po prostu grałam sobie amatorsko, prawda? A skąd wiesz, co by się stało, jakbyś poszła akurat w tą stronę, a nie inną? No, ale żeby iść do takiej szkoły muzycznej, no to trzeba też mieć jakieś predyspozycje, więc ja się w sumie tym nie, na trybie nie interesuję. Nie predyspozycje, tylko trzeba kochać to, co się robi. Zamiast rozbierać się na live'ach, rozbierałaby się na koncertach przed pianinem. Taki performer, wtedy to by przeszło. Byłaś kiedyś na jakichś warsztatach fotografii ślubnej? Tak, tak, jasne. A u kogo? Ale mówisz o targach, bo nie dosłyszałam. O warsztatach fotografii ślubnej. Czy aha, byłaś o warsztatach. Jakiś... A u kogo byłaś? A nie, na warsztaty nie chodziłam. Ja tylko z firmami fotograficznymi współpracowałam różnymi i tyle. Okej. Okay. Ale sama organizowałam różne warsztaty. Naprawdę to nie wiedziałam. Nie, ja nie jestem samoukiem. Ja po prostu najpierw, zanim zaczęłam prowadzić studio fotograficzne, to po prostu pracowałam w firmie fotograficznej przez jakiś czas i tam się wszystkiego nauczyłam. A poza tym jestem z wykształcenia filmoznawcą, czyli teoretykiem filmu, a film to jest ruchoma fotografia, no więc zajęłam się po prostu fotografią i filmem, no to jest, pokrywa się z moim wykształceniem. Tylko że ja mam do tego przygotowanie teoretyczne, a nie praktyczne. W związku z czym musiałam się po prostu nauczyć w praktyce obsługi aparatu fotograficznego i kamery, żeby robić te zdjęcia i filmy, co specjalnie nie jest jakieś bardzo trudne. Więc opanowałam te wszystkie ustawienia. No, że film to jest ruchoma fotografia. Okej, okay, a jakich ogniskowych lubisz używać najbardziej? No, wiadomo, że używam ogniskowych powyżej 50 mm, takich do zdjęć portretowych, bo takie przede wszystkim robię. Czyli najchętniej 80 mm albo 100 mm. Okej, okay, a na ślubach? Jakie ci się najlepiej sprawdzają ogniskowe? Używasz stałek czy zoomów? Na ślubach zależy, co robię, bo jak robię zdjęcia jakieś plenerowe, grupy, no to poniżej 50 mm, a jeżeli portretowe czy teleobiektywu, no to w przypadku teleobiektywu to powyżej 100 mm. Stałych obiektywów to mam mało, bo one są drogie, co prawda jasne, ale nie można zmieniać właśnie wtedy tego zoomu. Więc mi bardziej odpowiada obiektywy o zmiennych ogniskowych wolę, że mogę sobie robić i jakieś widoki z szerokim kątem i zbliżenia bez deformacji twarzy. A oczywiście mówimy tutaj o obiektywach do aparatów profesjonalnych, luszczankowych, a nie w telefonach komórkowych. Tak, tak, pytam, bo ja wolę zdałki. No, ale na przykład stały obiektyw. O jaki na przykład ogniskowej? Ja na nie przykład mówię. Mam 35 i 85. No to jak włożysz do aparatu 35, bez, jak nie jest to przeliczane razy półtorej, jak to nie jest tam. No nie, bo ja mam pełną klatkę, to jest 35. No. No to 35, no to wtedy tylko zrobisz zdjęcie, jakiś widok, ewentualnie sylwetka będzie zniekształcona, jakieś długie nogi, można jakieś takie futurystyczne zdjęcie zrobić modelką. Ale jak będziesz chciała zrobić ładny portret, to masz przerąbane z takim aparatem, bo ktoś mówi szybko, zrób mi portret, a ty mówisz, chwileczkę muszę wymienić obiektyw i wtedy deszcz pada. Otworzyć to, albo bierzesz drugi aparat na przykład. No ja mam dwa na szelkach.
Ja mam zawsze dwa na szelkach, więc na jednym mam krótszą, a na drugim dłuższą ogniskową i używam zamiennie, w zależności od potrzeby. No, no to w sumie ja nigdy nie nosiłam dwóch aparatów na raz. Drugi zawsze w torbie. Ale jak na szelkach? No są specjalne szelki i przy lewej ręce mam jeden aparat, przy prawej drugiej. Aha, aha, to fajnie. Tak jest wygodniej, plecy nie bolą. I sprzęt do stabilizacji, nie? Mi by było niewygodnie, bo ja do tego dodatkowo filmuję i lubię jeszcze pisać na Discordzie, co u mnie słychać. Muszę jeszcze mieć w trzeciej ręce smartfona. A, to ja w pracy nie używam telefonu. No, ja używam. Słuchajcie, to powiedzmy coś w ogóle fajnego na koniec i ja będę szła spać, bo ostatnio się strasznie późno kładę. Także, a jutro mam live'a, muszę się wyspać. To była ta dobra wiadomość? Akceptuję. Muszę coś... Tak się zastanawiam. A jakby na przykład sobie jutro na live'a wynająć pokój w hotelu i zrobić live'a gdzieś w hotelu? Super pomysł. Zrób to. I wtedy dzień dobry, nowe wnętrze, nie? Tylko muszę tak sfilmować, żeby mnie nie namierzyli w jakim hotelu, bo zaczną wydzwaniać gdzieś tam do recepcji, do dyrekcji i... Przecież wiadomo, że w Mariocie. Godzina minie, zaczną mi kopać w drzwi, mi wypierdolą z tego hotelu, oddadzą mi pieniądze. Jak nie będziesz mieć tła, to będziesz musiała zerwać tapety, żeby nie rozpoznali ścian. Bo ci hejterzy to potrafią, kurwa, po wszystkim. Oni, jak byłam z Markiem nad morzem we Władysławowie, to rozpoznali miejsce, gdzie mieszkaliśmy. To znaczy, po prostu rozpoznali miejsce, gdzie mieszkaliśmy albo po szafce kuchennej i czajniku. Nieprawda, a... Marek sam dawał cynę, gdzie wy jesteście, przecież wiesz. Albo i tam, jak byliśmy w Zakopanem, to rozpoznali, bo jelenie chodziły po ulicy i tam było kilka domów. Albo po prostu faktycznie się teraz tak zastanawiam, że Marek musiał chyba po prostu gdzieś się wygadać, gdzie my jesteśmy. Ale on się chyba denerwował, nie? Jak to wypływało, więc chyba nie wygadał. Może tylko grał. Ale nie, właśnie powiem wam szczerze, dlatego teraz mnie tak zatkało trochę na chwilę, że właśnie tak się dziwnie zachowywał, jak nas wyrzucali. Co to znaczy dziwnie? No jakbym miał poczucie winy, że się właśnie wygadał i to przez niego. No to już by było naprawdę niepoważne. Dlatego, że nigdy mi tam nie mówił, że to moja wina, że byłam nieostrożna, że tam jakieś zdjęcie pokazałam, tylko był taki zmieszany. Może. No to chyba mamy odpowiedź. Był zmieszany, a potem jakiś czas później ludzie zaczęli właśnie mówić, że on mówił, gdzie byli, gdzie mieszkaliśmy, nie? Wcześniej miałaś takie sytuacje, a teraz wysłał twoje nagie zdjęcia, ja bym połączył kropki. Tylko, że przykre jest to, że
przykładowo raz powiedział, gdzie mieszkaliśmy w Zakopanem, no nie, i potem na drugi dzień nas wyrzucili, kazali się nam wynosić. A potem pojechaliśmy nad morze i znowu powiedział, gdzie mieszkamy i znowu nas wyrzucili, się nam kazali wynosić. Ale oni was wyrzucili przez to, że ludzie wam zamawiali pizzę i robili głupie żarty, czy po prostu sprawdzili, kim jesteście i was wyrzucili? Jak to wyglądało? Nie, właśnie dlatego, że ludzie zamawiali pizzę, wzywali policję, zamieszczali negatywne opinie o tym pensjonacie w internecie i wyzwaniali do dyrekcji, do recepcji jakieś głupoty, mówiąc przez telefon, że my im zdewastujemy ten lokal, że ich okradniemy, że jesteśmy jakąś patologią, alkoholikami, zboczeńcami, że muszą nas wyrzucić. No to też dziwne, że tak po prostu was wyrzucili, skoro nic złego nie zrobiliście w sumie. No nie, ale wystarczyło, że powiedzieli, jak Elaś nazywa na YouTubie i ktoś tam sobie zobaczył i tak dalej, jaki jest hejt na nią i nie pozwoli sobie na to, nie? Żeby później też obrażali. Nie, po prostu mi mówił, tam jak mieszkaliśmy w Zakopanem, to syn tej gospodyni też ma działalność fotograficzną, tylko jest młodszy dużo ode mnie, nie? No i on mówi, że to co ja robię w internecie, to jest spoko. Że to, co ja robię w internecie, to jest ciekawe, fajne i okej, i spoko, i tak dalej. Tylko, że oni po prostu nie chcą mieć negatywnych opinii, jakichś zaniżonych ocen pensjonatu, jakichś bzdur wpisywanych na stronie internetowej i żeby im ktoś wydzwaniał, przysyłał pizzę, policję, bo tam ludzie mieszkają w tym hotelu, więc że wolą nas wyrzucić, pozbyć się nas, niż znosić to, że wolą oddać te pieniądze za ten hotel i mieć święty spokój. Aha. Że to nie jest nic personalnego, tylko że po co mają mieć kłopoty, jeżeli mogą mieć spokój, nie? No a na przykład w domu nie robią ci takich psikusów ludzie, że na przykład zamawiają ci pizzę, bo znają twój adres? Nie boisz się w ogóle, że kiedyś ktoś może przyjść, jakiś nawet człowiek, powiedzmy? Ale szeleści, Jezek szeleści. No ty jesteś zupełnie niezorientowana, bo to przecież wiadomo, że w domu mi cały czas zamawiają. Najbardziej przejebane mam w domu. W domu mi przysyłają pizzę, policję, rewidują mi mieszkanie. Karawan nawet był przecież, nie, Ela? Tak. Chyba żartujecie. Trupiarki mi jakieś przysyłają, towarzystwo do opieki nad zwierzętami chcieli mnie aresztować, że chomik na filmie wąchał kwiatki i że ja go chciałam rzekomo otruć. Poza tym się twierdzi, że nie mogę w mieszkaniu robić live'ów, bo mam dziecko i nie wolno mi do mieszkania zapraszać sobie chłopaka, z którym sypiam, bo mam dziecko. I nie wolno mi sobie oczywiście pić piwa w mieszkaniu, bo mam dziecko i palić papierosów, nie wolno, bo mam dziecko. I tańczyć w majtkach i tańczyć w majtkach i w biustonoszu też mi nie wolno. I w ogóle najmniej mogę w domu. W hotelach też nie mogę. W ogóle nigdzie nic nie mogę, kurwa, robić. Nawet jakbym pojechała na Marsa i bym tam po prostu sobie biegała. No, bo nie są niepoprawni politycznie i ich ubeckie instytucje ich po prostu nie inwigilują. No a nie próbowałaś tego gdzieś zgłosić? No bo jak ktoś ci na przykład trupiarki wysyła, no to już jest takie niesmaczne i nie wiadomo, co ktoś miał na myśli. No miał na myśli, że ja sobie zrobię, że ja się przestraszę, a że ci karawaniarze to się rzucą na mnie z pięściami i mi po prostu przywalą na przykład.
No tak, ale właśnie to jest niepokojące w sumie i warto byłoby to zgłaszać na policję. Tym bardziej, że teraz numery są rejestrowane, no to ale takiego delikwenta... Ale policja ma to w dupie. No to niedobrze. Policja nie będzie takich rzeczy sprawdzać, bo im się nie chce. Oni nie mają czasu na takie pierdoły. Bo to leniuszki są. Znaczy wiesz, to się wydaje pierdoła, aż w końcu jakiemuś debilowi coś odwali i kiedyś dojdzie do tragedii, nie? Więc też tak nie można tego bagatelizować, bo nigdy nie wiadomo, co ktoś ma w głowie. Ale to nie my bagatelizujemy, tylko policja. No ale ja właśnie o tym mówię, że policja nie powinna tak do końca tego bagatelizować. Nie, bo oni... Policja traktuje różne rzeczy, bo jak chcą, to potrafią się przyczepić bez powodu, a jak chcą, to bagatelizują poważne sprawy, także to wszystko zależy. Bo na przykład jak ja bym zgłosiła, że tam ktoś mnie nęka, no to oni wstrząsną ramionami, nie? Ale jak ja byłam z córeczką na nartach i wróciłyśmy z Gubałówki, było minus 10 stopni mrozu i chciałam iść do domu i ktoś zadzwonił, że ja jestem pod wpływem alkoholu i chcę się zabić i jestem niebezpieczna dla dziecka, to policja mnie szukała po całym Zakopanem, po czym mnie zatrzymali pod tą Gubałówką, bo ja sama telefonicznie powiedziałam, że tam jestem. Niemalże mnie skuli na środku ulicy. Ktoś mi w ogóle zrobił zdjęcie, bo mnie rozpoznał. Niemalże mnie nie rzucili w ogóle na ziemię. Tam skopali, bo badali mnie alkomatem, czy przypadkiem nie jestem pod wpływem alkoholu. Miałam 0,0, bo w ogóle miałam samochód niedaleko zaparkowany. Wzięli moje dziecko gdzieś obok do jakiejś budki, gdzie przesłuchiwali, czy ja dziecku nie dokuczam, czy ja dziecko nie biję, czy ja się nie chcę zabić, czy ja dziecka nie chcę zabić. Córka powiedziała, że nie. Pół godziny nas maltretowali na środku Krupówek. Było minus 15 stopni mrozu, strasznie byłyśmy zmarznięte i głodne. Potem nas puścili, no i wsiadłam do samochodu i wróciłam do domu. Więc jak policja chce, to bagatelizuje, że przychodzi ci ktoś w nocy i cię nęka, to mają to w dupie. A jak ktoś anonimowo zgłosi, że jesteś zagrożeniem dla kogoś, to ci mogą wtedy nawet i przeczołgać po śniegu w nocy. Wyjaśnij nam, proszę. Tak jak ty, jak oglądałeś, jak gwałcili dziewczyna? No i teraz ty Eli dopierdoliłeś, bo będą mówić, że ma na serwerach osoby, które popierają gwałt. Brawo. To nie jest granat. Przecież nawet nie ma podobnego głosu. W ogóle całkiem inny. Słuchajcie, kochani, ale... Co tam, Elu?
Słuchajcie, ale dobrze, dobrze, że Dymek się tu pojawił, zaczął tam gadać jakieś rzeczy. No, jest trzecia w nocy, dochodzi, ja myślę, że ja będę się wyłączać. Przepraszam, że tak narzekałam trochę tam, no zły mam humor, ale no nie martwcie się, jakoś będzie okej. Okay. Proszę. Halo. Słuchaj, mów mi na ty, ale chodzi o to, że oni mi już nic więcej nie mogą zrobić, poza tym, co już mi zrobili, więc... A niby w jaki sposób mogą mnie do więzienia wsadzić? Ela, Ela, o czym mówisz? Za plotki nie karają. No ale jeżeli ja nie robię nic złego, nie mam nic w mieszkaniu, co mogłoby mnie obciążyć, ani w samochodzie, żadnych narkotyków, kradzionych rzeczy, ani... A no to też prawda, no. Ale to prawda, że nic nie miałam w domu i kurwa mnie zawinęli, no. No pewnie, pewnie, rozumiemy, dzięki, dzięki. Bo ci żyłka pęknie, zapowietrzasz się. O co chodzi? Dymek, rozluźnij tą sprzęję, bo ci kurwa mózg uciska. A co to znaczy szlaufy? Oj, to ale, dużo Karionera ogląda. Ale do kogo ty teraz mówisz, do mnie? O Jezu. A ty też? No właśnie dlatego widać. Dlatego tu siedzisz o drugiej, prawie trzeciej. My też. My mamy chore głowy. Już też mam złamanie. No tak, bo ja żyję dla Eli. Lekko, tak, fakt, ale kocham Elę i co? Mordo, naucz się, co to sarkazm. Ale nie, dobra. Nie, nie, słuchajcie. W pewnym sensie masz rację. Jak ty masz na imię, Dymek? Kleofasy. Jak on ma na imię, bo zapomniałem? On ma na imię Stuleja.
Madame Mao. Nie, nie, jak masz? Przez PayPal. Ahmed. Ej, ale dobra, Dymek, Ahmed, słuchaj, jest ty wiesz, że to mówi kilka różnych osób? Czy tak chciałam tylko zapytać? Ty, ale to nie jest GTA. Ej, spokojnie. Chłopczyku, chodź. Przepraszam cię, chłopczyku, chodź. Dawaj, stary, na plip, ja ci adres dam. Co tam dzisiaj było w nosek brane, co? Dymek, pochwal się. Dobra, słuchajcie. Dobra, słuchajcie. Nażar i mu odpierdala. Słuchajcie, dałam Dymkowi przerwę na jeden dzień. Tak, niech odpocznie, musi się wyspać. Będziemy gigaczać. Bo chodzi o to, że ma chorobowe, no to niech idzie spać. No, pewnie. Tak jest, troska o jego zdrowie najważniejsza. A niech nie kibluje, kurwa, z dorosłymi na internecie, nie? Tak, dokładnie. Każdy czasem musi odpocząć, no wiadomo. Ale chciałam. Gdzie on tu wchodzi do starszych ludzi, dzieci, ale nie... przychodzą po nocach i... Bo chciałam tylko się ustosunkować do tego, co powiedział, że on w pewnym sensie wiem, o co mu chodziło i ma rację, że jasne, żeby było najlepiej to wszystko w pizdu powyłączać i zniknąć z tego internetu, no nie, w moim przypadku osobistym, tylko że co ja bym w ogóle, co ja bym nie dała rady, bo ja jestem po prostu uzależniona już w pewnym sensie od cały czas ujawnianie jakichś szczegółów o sobie, to jest moje hobby, nie? W internecie. I co ja bym, kurde, zrobiła? Czy ja bym dała radę przeżyć tydzień, czy tam miesiąc, żeby w ogóle do internetu nie wejść? Czyli w sumie straciliśmy 7 minut na to, że on ci tłumaczy, że najlepiej odejść z internetu, gdzie doskonale wie, że ty nigdy tego nie zrobisz, także... No mi by było łatwiej ze wszystkiego zrezygnować, ale to by było strasznie trudno zniknąć z internetu, nie? Po pierwsze, to ja to robię zawodowo, a po drugie, to ja to lubię. Nie? No i po co ironizujesz? No ale ja jeszcze wiem. Właśnie chodzi o to, że ja, prawda, to jest moja praca w pewnym sensie, prawda, to youtuberstwo, no to musiałabym sobie znaleźć inną robotę, nie? Ja nie wiem, bo jestem z czasów, że jak się dowiadywałem, że obserwuje mnie 50 osób, to wiedziałem, że mam przejebany na mieście. PayPal. I czyli to w sumie, on powiedział, że tak, no zniknij sobie z internetu, no łatwo powiedzieć, nie? Ciężej zrobić, no. Bo po pierwsze to ja to lubię, a po drugie to ja na tym zarabiam, no. To jest jedna rzecz, a druga, co on tam jeszcze takiego mówił, coś chciałam się do tego właśnie odnieść. Właśnie dziwne, bo nie było go słychać przez jakiś czas, nie wiem o co chodzi. Było słychać tylko, że mu odpowiadałaś, a jego nie było słychać. Właśnie ja nie miałam wyciszonego, nie było przez jakiś czas słychać, dziwne to było. Tak się zastanawiałam, do kogo ta Ela mówi. Aha, wiem o co chodzi jeszcze, że on tego nie rozumie, że tam wchodzi tu i tam wszyscy o mnie nawijają, no nie? No bo to chodzi o to, że ludzie się przywiązują, ich ciekawi. To jest taka telenowela, no nie chcą wiedzieć, co tam się dzieje. Ktoś tam dużo o swoim życiu opowiada i to tak wciąga po prostu, bo no, przykładowo mamy sąsiadów, czy tam jakichś znajomych z pracy i nic o nich nie wiemy, a tutaj jakaś kobieta z internetu, dziewczyna, tak dużo o sobie opowiada, no to jest takie trochę nietypowe, no nie? I to ludzi wciąga.
ja zawsze myślałam o tym, żeby uzależnić ten sposób od siebie widzów, ale tak w sensie, tak, żeby mnie lubili, kochali, prawda? A okazuje się, że to bardziej oswoiłam tych hejterów, że oni śledzą, żeby się nabijać, wyciągać jakieś niedociągnięcia, nie? Oni już mnie, na przykład ci hejterzy, to już wszystkie moje słabostki znają, już lepiej wiedzą niż ja, kiedy ja jakiś numer zrobię, nie? Podpuszczają mnie, żebym tam piła szampana na live'ie, czy tam jakieś głupoty. I wiedzą lepiej ode mnie, co się będzie dalej działo po prostu. Jak mnie będą podpuszczać, prowokować, że tam na przykład mnie obrażają na tych głosówkach, to też potrafią przewidzieć, że tam zacznę płakać albo krzyczeć, nie? I to ludzi tak bawi, że tak dużo wiedzą o kimś. No, internet uzależnia w pewnym sensie. To jest to jakaś adrenalina i tak dalej. Ale nie od tego, nie. Ja jestem w ogóle uzależniona tam od social media, w sensie, że sobie lubię zaglądać, czytać. Na przykład jem coś na obiad, no to sobie robię zdjęcie, co tam zjadłam i potem sobie wrzucam, pokazuję, że takie fajne danie, piszę sobie przepis tego posiłku. Ela się zmutowała. Znowu lizała telefon. Nie chciałaś sobie założyć TikToka? Córka jej nie pozwala. Prawda? Tak. Ale TikTok to jest teraz taka dominująca platforma. Dużo fanów można zdobyć. Słuchajcie, znowu nosem dotknęłam tego. Ale tylko na chwilę, Ela, na chwilę no. tylko. Ja właśnie z mojej matce tłumaczyłam ten fenomen, bo się z nią tam wczoraj czy przedwczoraj pokłóciłam. I ona tego nie rozumie wszystkiego, no nie? No i ja jej mówię, i ja mojej mamie tłumaczę tak, że jak ja bym napisała sobie gdziekolwiek, nie? Że obudziłam się, poszłam do łazienki, przepraszam za taki przykład, ale obudziłam się, poszłam do łazienki, tam się wypróżniłam, patrzę, a tam w stolcu są dżownice, nie? Następnie poszłam do lekarza ogólnego, no i mówię, dzień dobry, panie doktorze, mam taki problem. Po wypróżnieniu zauważyłam, że w kale są robaki. Czyli mówiąc wprost, w mojej kupie są jakieś robaki, nie? Lekarz kieruje mnie na badania, po czym stwierdza, że mam jakąś glistnicę, no i przepisuje mi jakiś tam środek na to. Nie wiem, co na to jest. I czy ta choroba się nazywa glistnica, może inaczej. Przepisuje mi jakiś środek, ja się go pytam, a skąd mi się to wzięło? On mówi, że to jest po prostu choroba związana z tym, że na przykład niedokładnie umyłam jakieś warzywa, jakąś sałatę, rzodkiewkę i się jakieś larwy, jajeczka dostały do kału, no i to się rozwinęło, no i że ten antybiotyk mi w tym pomoże. I jak ja bym to opisała, czy nawet dała zdjęcia tych robaków, to w ciągu 5 godzin to już by wiedziało o tym 20 tysięcy osób, bo to już by było wszędzie na tych wszystkich Discordach, Facebookach, Instagramach, Twitterach, kanałach YouTube i w ciągu tygodnia wszyscy by wiedzieli, że mam robaki w kupie po prostu. I tłumaczę to mojej matce, że, no, że ludzie do tego stopnia żyją moim życiem, nie? Rozumiecie? Ale to jest prawdziwa historia, Elu? To jest hipotetyczna historia. Powiedziałam mojej mamie, że ludzie do tego stopnia tropią, co ja robię, że dla nich oni by z tego zrobili od razu aferę i Skarja tam zrobił film. Ela Gawin ma robaki w kupie. Pijania Belweder. Ela Gawin ma robaki w kupie. Ela Gawin ma robaki w kupie. Pewnie się zaraziła od Marka Łangowskiego. Te moje były moderatorki. Gawin się doigrała. Robaki w kupie. Mateusz Spysiński.
Kurwa, robaki w kupie, skąd się to wzięło? Kamioner. Tak, zapis ma robaki. Kurioner. Witajcie, Ancymony. Robaki w kupie, Eligazi. Wyleczyła już co dalej ma, Wardęga. Ja nigdy nie miałam robaków w kupie, to musi być straszne, nie? Czajcie Wardęgę w lesie i mówi o robakach w kupie. Jak ja bym walnęła jeszcze fotki i ten, to wszyscy by, no i ja mówię mojej matce, że do tego stopnia ludzie chcą wszystko wiedzieć, jakieś takie nawet intymne szczegóły, no nie? Ale tak a propos, tak nawiasem mówiąc, bo tu się teraz w tym momencie śmieję, ale nawiasem mówiąc, to chciałam wam powiedzieć, że miałam taką sytuację, nie wiem, to było tam 20 lat temu, że właśnie miałam taką sytuację, że zauważyłam, że mam jakieś tam robaki w kale, poszłam sobie do lekarza, a to było dawno, jeszcze nie miałam działalności gospodarczej, no i do lekarza ogólnego w przychodni na ulicy Szwedzkiej w Krakowie, no i lekarz mi właśnie powiedział, dał mi, kazał mi zrobić badania, nie, przede wszystkim tego kału, i na podstawie tych badań, no to już od razu wiedział, że to jest właśnie, czy tam jakaś glistnica, czy coś, już teraz nie pamiętam, i dał mi jakiś antybiotyk na to, i to nie pamiętam, czy pastylki czy przez 3 dni trzeba było zażywać. I powiedział, że nie muszę przychodzić do żadnej, na żadną kontrolę i z powrotem się badać, bo to mi po prostu przejdzie, no i koniec, nie? I że mam tylko obserwować ten kał, czy dalej te dżownice są, czy nie ma. No to zrobiłam, jak mi kazał. Nie było potem już tych dżownic, no i już do lekarza nie wróciłam. No mam nadzieję, że mam to wyleczone, bo to było 20 lat temu. Aha, no i jeszcze się wtedy pytałam tego lekarza, czy skąd to się wzięło, nie? A on mówi, nie, proszę się nie przejmować, bo pytam się, czy to mogłam się zarazić tym w czasie jakiegoś spożycia seksualnego. A on mówi, nie. Po prostu jakaś brudna rzodkiewka, brudna sałata i jakieś larwy tej glistnicy i to się rozwija w jelicie grubym. A ja, aha, no dobrze. No i stąd akurat wiem, że taka choroba istnieje, bo się z tym spotkałam, nie? Poszłam sobie do łazienki, patrzę się, o kurwa macie, jakieś robaki, nie? No i stwierdziłam, kurde, muszę iść do lekarza zapytać, nie? O co chodzi? Czy to jakiś tasiemiec, czy co? No i dlatego to mi się tak skojarzyło, że jakbym się okazało, że mi się to przydarzyło dzisiaj i jakbym to opisała, no to by po prostu w ciągu tygodnia cały internet wiedział, nie? Jedni by się śmiali, inni by... Słychać mnie, czy znowu coś dotknęłam? Tak, słychać, wszystko jest dobrze. Jedni by się śmiali, drudzy by mi współczuli. Oczywiście by się pojawiły głosy, że miałam te robaki w kale, bo jestem kurwą, nie? Pewnie by byli tacy, którzy by twierdzili, że to dlatego, że popieram PiS. Pojawiliby się tacy, którzy by stwierdzili, że trzeba mi dziecko odebrać, bo deprawuję dziecko, bo się zaraziłam, nie? Nie wiadomo w jakich okolicznościach. Na pewno by były jakieś różne problemy. Nie, teraz już przesadzam. W sumie ci hejterzy nie są aż takimi debilami. Oni są z reguły inteligentni, więc raczej by się tylko nabijali, nie? Jakieś memy, że jakieś robaki mnie ubabrane w gównie gonią. Jakieś takie, kurde, inne rzeczy. Nawiasem mówiąc, może sobie wymyślę jakąś taką abstrakcyjną chorobę. Walnę do internetu z jakimiś zdjęciami. Będę się żalić i będzie zadyma, nie? No, także... Także oczywiście nie jestem aż tak znana, że to będzie strasznie dużo ludzi przeżywać, ale nawet jak 20 osób się złapie na te robaki w kupie, to zawsze mnie taka satysfakcja, że kurde ludzi jednak ktoś, że jesteś dla ludzi ciekawy. Dla mnie to jest jakiś sposób działania z depresją, że czuję się po prostu ważna, że ktoś chce wiedzieć, jak wygląda twoja kupa. No wiesz, Elu, wiesz, ty jesteś takim troszkę interaktywnym serialem po prostu. Ale to jest tylko taki przykład, bo ja jak dotąd jeszcze nie opowiadałam aż takich szczegółów, czy mam jakieś problemy z wypróżnieniem, czy nie, i nie zamierzam. Oczywiście to jest tylko taki żart, nie? Nie zamierzam, aż tak daleko się nie posunę. Ale wiem, że hejterzy by to łyknęli od razu. Ale że twoją kupę? Nie, no bo ona nie rozumie cały czas tego fenomenu, tego wszystkiego, nie?
No to i właśnie to był taki przykład, i to właśnie tłumaczyłam, na czym to polega, nie? Ale on, nie wiem, czy ona zrozumiała. Bo moja mama, co tam moja mama? Ktoś jej po prostu mojej mamie tam zaczął znowu coś dzwonić do niej pisać. Oglądała film live, jak pije szampana, teraz ostatnio. Strasznie była oburzona. Co tam jeszcze? Jakiś film jej tam podsunęli, jakieś baby, która mnie krytykuje, coś o mnie opowiada i też słuchała. Nie wiem, czy w komputerze, czy w telefonie. A jakie i baby? Jeszcze, nie wiem, jakieś youtuberki, ale nie pytałam, nie chciałam się denerwować, więc nie wnikałam w szczegóły. I jeszcze gdzieś trafiła na to nagranie, jak krzyczałam na Marka, że tam jest skurwysynem, że go podam do sądu. Jakieś takie. I to też przesłuchała. No to ktoś jej musiał chyba podać linki do tego, ja nie wiem, bo to sama by tak z siebie nie znalazła. No chyba, że zaczęła być, zrobiła się sprytna i szuka teraz już w Google sobie przesłuchuje, nie? No i mnie pytała o to wszystko, nie? I ja tak, było mi trochę głupio, bo ona przedtem tego nie oglądała, nie? No, ale... No, ze 3 godziny tam jej różne rzeczy tłumaczyłam i w końcu jej, wydaje mi się, że ją przekabaciłam na swoją stronę, no nie, bo ona w końcu zrozumiała to wszystko. Znaczy, ona jest w temacie, bo jej cały czas mówię na bieżąco, co się dzieje, że ta moja popularność w jakiś sposób się tworzy, ale kurde, że zaczęła tam oglądać, to trochę jestem zaskoczona, bo ona sobie przy tym nie umiała puścić tego wszystkiego. Ktoś jej no musiał chyba to, puścić. To nieźle. Ktoś jej musiał puścić. Ja nie wiem, może brat jej pokazywał, cholera wie. Ona też mi tak nie powie. No, może kurwa, ona siedzi teraz. Moja mama ma prawie 80 lat i siedzi, zamiast spać, to siedzi na Discordzie i słucha, co ja gadam. A w ogóle ci hejterzy, to oni są też po prostu głupkowaci, bo oni uważają, tak, to myślę, że ona od hejterów ma te wszystkie informacje, nie? Bo ci hejterzy uważają, że jak będą do mojej matki tam jakieś, czy dzwoni, czy tam jej coś przysyłać, linki, jakieś materiały na jakieś dowody, że ja jakieś głupoty robię, nie? To oni uważają, że moja matka się ode mnie odsunie, że mnie wydziedziczy, że nie da mi ani złotówki, mi nie dołoży do jakichś tam rachunków, czy mi czegoś nie kupi. No ci ludzie są naprawdę śmieszni. Przecież moja matka mnie wychowała. Ona, że ja jestem wariatką, to zauważyła, jak ja już miałam 7 lat. I oni myślą, że teraz nagle mojej mamie uświadomią, że ja mam 52 lata i że ja jestem jakaś neurotyczna, oryginalna. Przecież ona o tym świetnie wie. Przecież ona ze mną jest całe życie. Także po prostu ci hejterzy, to dziwię się im naprawdę, że oni myślą, że mojej matce wyjaśnią, że ja jestem, że dziwnie się zachowuję, jak ona o mnie takie rzeczy wie, jakie im się nawet nie śniło, że ja mogłabym robić. I jakoś się ode mnie jeszcze nie odwróciła nigdy, ani ojciec, ani tam rodzina, no nie? Jakaś bliższa. I oni myślą, że oni nastawią moją rodzinę przeciwko mnie. To dziwne, no nie? Jesteście tam? Tak, jesteśmy. No, ale dobrze, nieważne, to nie mówmy tak o mnie. To co, idziemy spać, nie? Elu, a co planujesz na jutrzejszego live'a? W sumie to dzisiejszego już. Nie wiem, skupię się po prostu na... ktoś do mnie dzwoni, wystraszyłam się, że to moja... Słuchajcie, nie wiem, ja nigdy nie mam żadnych planów na live'a, będę coś tam po prostu opowiadać, odpowiadać na pytania widzów, komentować te donaty, to, co się wydarzyło w minionym tygodniu.
raczej o tej sytuacji z Markiem nie będę opowiadać, o tych jego problemach. No. Może coś tam wspomnę, ale niedużo. No i tyle, no, tak jak zwykle. Może tam będę jakieś pić piwo, to jakoś tam nie będę szczególnie błyskotliwa, więc nie będę jakichś skomplikowanych tematów analizować. Coś takiego. Słychać? Tak. Aha, i jeszcze tak wracając do tych hejterów, bo oni uważają, że jak będą moją matkę atakować i jej udowadniać, jakim ja jestem zboczeńcem i wywrotowcem, to że ona się ode mnie i nie wydziedziczy. No a... Przestańcie dzwonić do Eli. A to chyba Dymek do mnie dzwoni, coś mi się wydaje. Bo ja mu dałam, wyciszyłam go, niech nie? Niech on idzie spać. On do mnie dzwoni. I oni myślą, że matka się ode mnie odwróci i mnie wydziedziczy. A teraz jest taki przepis, że rodzic nie może wydziedziczyć dziecka. Także choćbym nie wiem, co zrobiła, to i tak... Wątek nie może mnie wydziedziczyć, więc... Może, może, może. Nie, właśnie, że nie, bo... Może, jeżeli dziecko jest niegodne, to może. Nie, bo przecież jest to PiS chyba zadbał o taki przepis, że masz... ...zachowek i po prostu ten Dymek do mnie słuchajcie dzwonił już piąty raz. Chyba. On faktycznie chyba jakąś marihuanę zapalił czy co i po tyle razy dzwoni. Może by tylko. Aha, to ja go może, kurde, zablokuję na tym Messengerze, czy co? Aż wytrzeźwieje, wiesz, zablokuj go, bo to nie ma co. Ale ja nie wiem, jak się na Messengerze blokuje. Słychać mnie? Tam przy rozmowie do góry masz obok kamerki takie i jakby i tam naciskasz i będziesz miała niżej blokuj w rozmowie. Dzwoni jak szalony, słuchajcie, do mnie. Boże, ten Dymek nawet jak jest zablokowany na Discordzie, to dominuje czat. Naprawdę, to jest, wiecie, coś okropnego. Różka. Nie, ale... Zablokuj go, Elu. No. Słuchajcie, jesteście? Tak, jesteśmy. Nie umiem go zablokować. No Elu, musisz wejść w rozmowę z nim, tak jakbyś z nim pisała i tam do góry będzie obok kamerki, po prawej do góry, takie i w kółeczku. No i tam klikasz i niżej będziesz miała. Tam będzie blokuj, ograniczy, zblokuj. Bo tam jest, że mogę wyłączyć powiadomienia. To tak, też możesz powiadomienia wyłączyć, to też zadziała. Ale chodzi o to, żeby nie dzwonił. No nie, no to musisz, no to zablokuj go i go po prostu odblokujesz później. Ale tu nie mam żadnego i.
To może masz jakąś inną wersję, nie wiem, Elu. No bo co masz tam do góry po prawej obok kamerki? Co tam jest za znaczek? Prawa to jest to, którą piszesz. Kurde, dzwoni i dzwoni i dzwoni. Niepoważny. A może ja go wyrzucę z książki adresowej i wtedy on nie będzie w Messengerze? A bo gdzie on do ciebie dzwoni? Na telefonie czy na Facebooku? Na WhatsApp. A, no to zmienia postać rzeczy w takim razie. Chcę go po prostu zablokować. To na WhatsAppie masz tam do góry, obok słuchawki, masz trzy kropeczki. Klikasz te trzy kropeczki i wtedy masz więcej i tam masz. Blokuj. Ale muszę otworzyć go? Tak, rozmowę z nim. Tak jakbyś z nim pisała po prostu. I wtedy do góry będą te trzy kropeczki. Dobranoc. Ty do nas mówisz? Nie, powiedziałam mu, że śpię, żeby do niej nie dzwonił. A on co mówił? Nic, tak szapał, tak. Aha. Może astma ma. To brzmi niepokojąco. Ale proszę nie mówić takich rzeczy, dobrze? Bo naprawdę, my nie pracujemy o tej porze. Albo fapał do telefonu. Weź nie tragizuj. Tak, prawą ręką. Konia walił. Trafiony, zatopiony. Co, Ela, ty to masz z nimi naprawdę. Czekajcie, gada. Ja spróbuję go tu jakoś. Elu, zablokuj go, bo naprawdę to się nie da. Na tarczywy chłopiec. Jeszcze pewnie z kamerką dzwoni, co? Nie wiadomo, co on tam chce ci pokazać. O, Ela, odbierz, po prostu niech szybko skończy i pójdzie spać. Jezu, to straszne. Kurde. Ale źle to... Ale co myślisz? Ma? Ale jak ja mam go... W każdym waleniu idzie na Elu, musisz wejść w rozmowę z nim, tak jakbyś chciała do niego napisać wiadomość na WhatsAppie. Tak jakbyś chciała napisać do niego wiadomość. I do góry masz kamerkę i słuchawkę po prawej stronie, u góry. I są też trzy kropeczki. I jak naciśniesz na te trzy kropeczki, to masz tam więcej. Naciskasz na to więcej i tam będzie zgłoś, a później zablokuj. No już myślę, ale... że to naprawdę, Elu, w rozmowie z nim do góry trzy kropeczki, więcej zablokuj, no nic. Tylko, że chodzi o to, że ja tu nie mam żadnej rozmowy z nim. A jak go wpisuję w lupkę, wyszukiwarkę, to mi się też nie wyświetla. W historii rozmów nie mam go. To jak masz, jak on tam, bo masz jakby takie, tam jest czaty, status połączenia, nie? Poł kropka. To tam będzie jego nick. Masz?
Okej. Okay. Uff. Pierwsza interwencja za nami. Chyba się jednak nie udało. Ale właśnie on się w ogóle tutaj w tych... się w ogóle w tych połączeniach nie rejestruje. Zablokuj go w ogóle na telefonie, jego numer telefonu zablokuj. Ech. A nie, bo on... Kurde, na Messengerze. No właśnie, tak słyszę, że dźwięki z Messengera, Elu. Kurwa. Damian? Ja myślę, że trzeba iść do niego pod chatę i mu jedną cegłą w szybę. Jak będzie stawiał szybę, nie będzie miał czasu, żeby dzwonić. Myślałam, że może Ela sobie na WhatsAppie zmieniła dźwięk. Kto to wie? Sędzierze zablokować, Damian. Tak, tak. Zablokuj, bo przecież widzisz, że to chory człowiek jest niepoważny. Damianek Obwarzanek. Zablokowałam go po prostu całkowicie na Facebooku. No i dobrze, niech idzie spać. Już teraz nie dzwoni. Tak, zablokowałam go i już nie może ani do mnie napisać, ani nic. No i dobrze, po co? Tak, bo wiecie co, ja się nie... mi się po prostu to wyświetlało i ja myślałam, że on dzwoni na WhatsApp. No dobra, nieważne. Słuchajcie, to co? Śpimy sobie, co? Tak szybko? Dokładnie. Ale on, kurde, no jak tak mógł zrobić? On chyba zadzwonił ze 20 razy. No niepoważny człowiek, o takiej porze wydzwanie, co on chciał od ciebie? A ja mu dałam wyciszenie do, tylko na jeden dzień, bo... zaczął szaleć tam, wrzeszczeć, pamiętacie, nie? No tak, tak, słusznie postąpiłaś, Alu. Tak, najpierw mówił sensem, a potem zaczął wrzeszczeć na ludzi, nie? Ale wiecie co, ale to on jak dzwonił i odebrałam, to on cały czas słucha nas, także nie możemy nic mówić złego o nim, bo on nas słucha. Nie może się odezwać, ale nas słucha. My go kochamy, Dymek. Wszystko jest dobrze z tobą. To jest mała stulejka. Spokojnie. Nie zmieniaj się. Nie. No mówię wam, nie mówcie tak, bo jak odebrałam raz, to było wszystko słychać, co mówimy, tylko z opóźnieniem. Czyli ja odebrałam i... i było, i słyszałam tam u niego coś, co już było mówione po prostu. Pozdrawiamy cię. A to jest ciekawe, że ktoś rozmawiasz z kimś i on o innej godzinie z tobą gada. A w tym samym czasie udzielacie sobie odpowiedzi. Nie wiem, po prostu to aż takie jest przesunięcie. Ale o czym ty teraz mówisz, Elu? Nie, Ela, po prostu ktoś to nagrywa i puszcza jemu, albo on siedzi na drugim kącie i się po prostu nie odzywa, nie? I dlatego słyszysz siebie podwójnie, albo jesteś na głośniku i dlatego słyszysz siebie podwójnie, jesteś nagrywany. Ale ja nie słyszałam siebie podwójnie, tylko słyszałam to, co mówimy na czacie, tylko jakby wcześniej to, co już było powiedziane, szło. Bo Sfejura tu siedzi z drugiego kąta, no. Że to nie było w realnym czasie, tylko z opóźnieniem. No to mówię ci, to właśnie. Jakbyś siedział Sfejura, to już by to już by mówił coś. Ela, jakbym teraz do ciebie zadzwonił, to najpierw słyszysz mój głos w telefonie, a później słyszysz mój głos, jeśli bym oglądał twojego streama albo słuchał teraz twoje
głosówki i później słyszysz siebie z głosówki. Przecież tu nie ma opóźnienia, co ty gadasz? Tak, ale ona słyszy. Mówiła, że, jak do nie, że jak odebrała od niego, to słyszała się. Nie, siebie. Elu po prostu nas słyszałaś w tle i tyle, bo my tu cały czas byliśmy przecież. No nieważne, ważne, że sprawa już załatwiona. Elu, kupiłaś Marysi te buty, co chciała? 400 tak. Miała kosztować, nie? No, drogie kurde. Buty. I co, faktycznie ponad 400? No, 450 popłynęłam. Te, takie adidaski, Nike. Ta to marzycie. Ja bym ją nosił teraz na plecach przez kałużę, żeby nie wróciła. I jeszcze dwie pary skarpetek Nike po 50 zł skarpety takie po 50 zł za parę? Boże się. Nie za parę, tylko tam po 5. A, no to. Chyba. Jezu, przestraszyłaś mnie. No, ja też tak, dostałam. Ej, 50 zł za parę, już wolałbym to wymienić na 5 dyszek i już sobie... Nie, tam parę po 3, po 4 w zgrzewce i dostała po prostu adidaski za 450 i skarpet za 100 zł. Matko jedyna. No, a ja kurde chodzę w tenisówkach za 50 zł, a dziecko kupuje adidasy za 500, bo... Wczoraj jak byłam z nią w sklepie i próbowałam ją namówić, że coś tańszego jej kupię, to płakała, no. Ale Elu, sobie też musisz coś zapewnić, no tak nie może być. Tego laptopa będziesz miała? Już go odebrałaś? Jak to wygląda? Nie no, laptop teraz poczeka, jak buty kupione, to zabrać. Na razie nie mogę. Na razie nie mogę odebrać, bo mi brakuje 500, które dałam na buty. Ale nie no. Do poniedziałku może i wyjdę na prostą jeszcze tym laptopem. Musiałabyś takiego ekstra live'a zrobić, żeby dużo donate'ów było. Ale tak a propos tych butów, to mam filmik sobie nagrałam, bo byłyśmy w galerii Bonarka. No i tam jeździłam po schodach ruchomych, coś tam się działo, różne ciekawe rzeczy, to sobie coś tam ponagrywałam. I mam te budki sfilmowane i tam w ogóle ten pobyt w tej galerii. Także jutro wrzucę na kanał. O, to super, zobaczymy sobie. Co tam sobie Marysia wybrała za 400 zł Właśnie, ponad. Dobrze, że sobie przypomniałam, bo takie fajne zaproszenie na live nagrałam, jak jeżdżę po schodach ruchomych tam w tej galerii. Tylko muszę uważać, bo parę razy jak filmowałam, to mi jacyś tam ludzie wchodzili w kadr. Żeby hejterzy znowu mi nie zgłaszali, że jakieś osoby są widoczne, bo potem jest problem tutaj z tym YouTube. Ela, następnym razem bierzesz 4 pomarańczowe słupki. Dokładnie o tym samym pomyślałam. Rozumiesz? Zapierdalasz żółtą kamizelkę i w razie czego jesteś tu z serwisu, mają nie wchodzić. Dokładnie to samo miałam w głowie, dokładnie to samo. Ale że co by nie rozumiem? To, że bierzesz takie słupki, co się na drogach ustawia, no. Stawiasz 2 na dole, 2 na górze, u góry schodów, tak żeby nikt nie wchodził, w przejściu każdy, ubierasz żółtą kamizelkę, jakby się ktoś pytał, to jesteś z serwisu i na razie ma nikt nie chodzić, bo nogą można złamać. No tak, i musisz sobie coś nagrać. No, normalnie, ty tam będziesz nagrywać 10 minut, nim ochrona przyjdzie, to już cię tam nie będzie. No tak, ale potem no to zrobię raz taki numer na filmie, a po co mam na każdym filmie w takiej kamizelce zapieprzać? Nie no, właśnie chodzi o to, że kamizelkę ubierasz dopiero wtedy, jak ktoś będzie się stawiał. Aha. I z tyłu, żeby tylko był napis serwis i tyle starczy. Słuchajcie, ptaki mi się obudziły za oknem, nie wiem jak u was. To jest czas, żeby jednak się położyć spać, bo za chwilę zaczną tak głośno ćwierkać, że już w ogóle nie zasnę. No tak, one są bezczelne nad ranem, to prawda. Z wiatrówką na nie. Mój kot na nie poluje. Ja nie wiem, jak one śmiały powstawać w ogóle. Obudziły się, bo się wydzieram do telefonu, zaraz mi się dziecko obudzi. No Marysia śpi jak zabita, śni o budkach. Ale słuchajcie, no to nie trzeba tutaj obgadywać nikogo, ani Damiana, ani nikogo. No trochę żeśmy się rozerwali na koniec, bo tak trochę było nerwowo, nie? No to idziemy spać. Jutro sobie coś tam popracuję na komputerze, coś tam podziałam.
To dodaj no, no to tego vloga z tą zapowiedzią. Tak, tak, właśnie. Normalnie bym to dzisiaj zrobiła wszystko wieczorem, ale tam denerwowałam się Markiem i innymi sprawami, no i zapomniałam w ogóle o tym filmie. Ale już ci chyba lepiej, co? Po rozmowie z nami? Tak, tak, no, lepiej. To dobrze. Może jakoś to się wszystko jeszcze ułoży, nie? Ułoży się jak zawsze. Żeby tylko, kurczę, jutro nie spać pół dnia. Do szkoły nie idziesz? Ale też musisz być wyspana na live'a, więc nie ma co się cisnąć. Muszę sobie przypomnieć, co ja miałam jutro robić, bo jakoś w ogóle nie mogę sobie przypomnieć. No, na pewno Marysia ma zakończenie. Tak, Marysia ma zakończenie roku szkolnego, ale ja nie idę. Ona powiedziała, że chce iść sama do szkoły. No to niech idzie. Aha, bo to trzeba ten prezent dla pani przygotować jakiś, nie? No czasami się składają, a czasami osobiście każdy. Aha, bo będą kwiaty, tak, będą kwiaty od klasy i tak dalej, ale pasuje jakiś przygotować jakiś prezencik albo kwiaty, nie? Jak no fajnie by było też. O kurde. Na pewno miło by to było odebrane. Bo jak za moich czasów, to ja zawsze szłam z kwiatami do szkoły. Możesz dać swoje fanboxy. Obawiam się, że to mógłby być niedobry efekt. Ale dobra, damy tego pani jakiegoś misia pluszowego. Wytargamy z szafy, włożymy do torebeczki papierowej i też będzie dobrze, nie? No pewnie. Gorzej jak jej to puszczą z tej kursówki. Nie no, trzeba mieć jakiś prezencik. Dobra, mam taką tą paczkę ptasiego mleczka, przewiążę tą kokardą. Marysia napisze na takim kartonowym serduszku, że dla kochanej pani i daje, nie? No tak, będzie fajne. Fajny gest. No bo skąd kwiatków ja będzie miała, kwiatków będzie miała sporo, a tak to wiesz, sobie chociaż poje. No bo skąd ja wie czasne kwiaty, kurwa, na jutro na 8 rano, jak ja tutaj czwarta rano jeszcze nie śpię. Chyba, że pójdę i sąsiadka, bo sąsiadka ma róże na dole, chyba, że pójdę na tych róży. Co wy na to? Ale te róże są takie, że Marysia zanim dojdzie do szkoły, to wszystkie płatki opadną. Już lepsze chyba to ptasie mleczko. Muszę zrobić obchód po domu, zobaczę, jak coś znajdę, coś cennego, to przerobię na prezent. Tak, tak, tak. Tylko czy ona będzie chciała zanieść coś? No dobra. Najwyżej da mi jakieś pieniądze, to kupi coś po drodze, nie? No, tylko żeby to były duże kolejki na pewno. To takie czasy, że ja myślę, że jak kupisz jej 20 litrów benzyny, to będzie zadowolona. Myślałam, że litr wódki by wystarczył. Dobra, dobrze, że mi uświadomiliście. To trzeba tutaj jakiś prezencik skołować dla pani wychowawczyni. Dobra, winko będzie git. Może faktycznie tego fanboxa mi kopsniemy i ten. Ja nie wiem, czy będzie zadowolona. Nie, no żartuję. Nie ma być zadowolona, ma być zaskoczona. Ten może, bo mam dużo łapek na muchy, może i łapkę dam. Praktyczny mam prezent, praktyczny. Środkę do kibla albo, będzie miała berło. Albo przytykacz do zlewu. Mam trzy przytykacze do zlewu. O, też tylko, że wszystkie używane. Nie, to głupie są pomysły. To oczywiście żart. No to będzie kartka mało używane, niebite. A
Ale dobrze, że oni się tam jest też, żeśmy spłacali po 100 zł teraz na komitet rodzicielski właśnie na to zakończenie roku. Więc też będzie z tych pieniędzy coś tam pokupowane nauczycielom. Ej, i ty jeszcze coś przynosisz, to ja bym oczekiwał, że mi ktoś coś da, jak przejdę. Może jej dam toster do robienia tostów, bo mam dwa. Dobra, słuchajcie, to tym miłym akcentem kończę. Dobranoc, kochani. Nic się nie martwcie. Też się nie martw, Elu. No, trochę się rozbawiłam. No to dobrze. Przed jutrem ci się przyda. No. No to pa, dobranoc. Kolorowy pa, snu. Dobranoc.